Siema, na kolejnym live na moim kanale. Tym razem ze farminga 17 na Piosina V2. Także jeszcze chwilę sobie poczekajcie. Niech ja sobie wszystko odpalę tutaj, i tak jeszcze chyba nikogo nie ma nawet. I będziemy lecieć dzisiaj sobie z Osiną. Ja sobie włączę na telefonie tradycyjnie. Oj. Wyciszymy. Dobra. Włączymy czat i możemy powoli lecieć. Jeszcze sobie chwilę poczekaj, tylko napiszę do kolegi, czy by nie wbił, żeby mi sprawdzał czat. Był w razie, był moim moderatorem. Ale jak na razie kogo nie ma. Także jakby coś, no to najwyżej nam ktoś napisze. A ja już sobie włączam pewnie farminga, jeśli tak patrzę tylko. Wszystko jest chyba dobrze. Mi się wydaje. Także lecimy sobie, odpalamy już, ja już sobie odpalam farminga i dzisiaj sobie polecimy z Osiną. Będziemy sobie tam gruberować, bo tam mamy troszkę do roboty, między innymi gruberowanie jednego z większych pól, czyli 14, jeszcze sobie zgruberujemy 12 pewnie itp. itd. Dobra, ja już jestem z powrotem. Farm mi się ładuje, także jeszcze sobie chwilę poczekamy. Ja sobie ogarnąłem tylko zeszycik, tam gdzie mam sobie zapisane wszystko co i jak na Osinie. To teraz to muszę znaleźć. Mam. Także trochę roboty mnie czeka. Dzisiaj live, tak dzisiaj myślę, że trochę dłużej będzie spał. Bo z półtora godziny myślę, że zrobię. Coś mi się długo farming ładuje. Mam nadzieję, że mi się w ogóle włączy, nie będzie logował na live, będzie trochę lipa. O, włączył się, dobra. Dwie osoby oglądają, także jest elegancko jak na razie. Dobra, Osina, już jestem w menu. Osina V2, włączamy i startujemy. Już mogę scenę przełączyć. Powinno się przełączyć, mam przynajmniej taką nadzieję. Pewnie to będzie mały fail. Zaraz zobaczymy, czy się przyłączy. Ja sobie na telefonie zobaczę. Tak jest, przełączyło się elegancko. Także jest git, bo jak wiecie lub nie wiecie, to jest małe opóźnienie. Coś mi się troszkę obraz na lewo rozjechał, ale może się to naprawi. Nie wiem czemu tak. Dobra. I tutaj jesteśmy sobie na polu 30. 3 bodajże. Także na tym polu sobie dokończymy. Siewy ziemniaków. To jeszcze chwilkę sobie poczekajcie. Ja sobie tylko tutaj odszukam mój długopisik, który gdzieś tam jest w biurku. Kurde. Fidget spinner, jeszcze jakiś passive card stary, jakieś kable, nie kable. O, czekajcie, jeszcze chwilę, bo kolega mi na Skype odpisał, może będzie moim moderatorem. Także sobie przełączę scenę.
Napisałem mu, żeby wbił na live'a. Zawsze coś tam może pomoże. Dwie osoby oglądają. Jak na razie, w tym jedna ja, no to nie ma lipy. No. O jest. Dobra. Teraz sobie wyciągnąć scenę. Nawet odpisał. I sobie będziemy sadzić ziemniaki. To co na odcinku sobie dokończymy. Dobra. I jeździmy sobie. Dzisiaj w planie zrobić i dokończyć to pole siać. Potem zgruberować tą dwunastkę, tutaj pierwszą. A tą o tutaj. I czternastkę wygruberować. Mam nadzieję, że to mi się uda, aczkolwiek wątpię. Napisz, że Zygmunt czy ten, czy na Skype będzie wygadać, jak chcesz, bo to tam obojętne. Trzeba będzie sprawdzić, czy nas dobrze słychać w miarę. Wow, a dobra, taki bieg na bajka. Albo poprawimy. O, to czekajcie, ja przełączę scenę i będziemy jeszcze sobie gadać razem. Dzwonimy sobie już do niego. Nie odbiera. No to ładnie. Napisał nie może, że jednak się obejdzie bez niego. Niestety. Tylko teraz nie wiem, czy się nie stała lipa. Dzwoni teraz, no to ładnie. Czekajcie. Halo. Halo. Siema. No siema. To ty tam ten, na live będziesz, nie? Będziesz oglądał. Co? Na live będziesz oglądał, nie? I patrzył tam, nie? No. Tylko weź sobie może wycisz live'a, nie? Dobra. Żebyś echa nie miał. No spoko. No tylko weź jeszcze ten, powiedz czy grę słychać na live. No spoko. No to ładnie. Oj, kurde, ziemniaki mi się skoczyły. No w ogóle przejąć scenę, nie? Aha, zapomniałem. Sorry. Wow.
Jeszcze nie widzisz, bo ja mam na telefonie podgląd. Aha. Ale scenę już przełączyłem, o Marzyś. No widzę. A jest głos? Z gry? Czekaj. Jest. A w miarę dobrze słychać, czy nie? No dobrze słychać, w miarę nawet. Aha. Bo jak ja dzwoniłem do ciebie, no to mi wywaliło, nie? Teraz nie słyszę gry w ogóle. Aha. No to ładne tutaj. Czekaj. Coś mi się zblokowało. O, jest git. O kurde. W ogóle to grałeś dziwno, nie? Farming. Grałeś kiedyś Farminga? Nie grałeś, nie? Grałem. Grałeś? O. No. W jakiego? W 15. Aha. Mam 15 nawet, oryginalną i 13 i 17. O. Wsypuję ten. Chcę sadzić ziemniaki, wsypuję. A wsypuję nasiona do sadzarki, a się pojawiają ziemniaki. No to niezłe ziemniaki. No. Do odcinku się muszę przygotować. No wiem. Jutro będę nagrywał pewnie. Jutro będę pewnie nagrywał sobie siewy. Pszenicy albo jakiegoś tam zboża. Na polu numer 12. Na tej pierwszej 12 tutaj, o. Czekaj. O, na tej, o. Widzisz na live. No widzę. Czekaj, trzeba cofnąć trochę. Że pogłota nie urwał. Ja myślałem, że ten, ja już, że te ziemniaki już skończyłem wsadzić. Tak mi się wydawało przynajmniej. I teraz no to biję. Widać, że nieźle skończyłeś. No. Teraz biję, a tu ziemniaki jeszcze do sadzenia są. No to na jest ci powiem. I tak chyba nie zdążę tego wszystkiego zrobić, co chcę zrobić. Tak live'a mi się z półtora, dwie godziny zrobię. Aha. Ktoś nas ogląda, bo ty oglądasz na komputerze czy tam na czym, ja oglądam na telefonie, a jest trzy osoby. Uuu. Jeszcze myślałem dwa pola zagregatować, takie małe. Aha. To mnie teraz zagregatuje. A zaraz chyba idę w Robocrafta sobie pograć. To możesz grać, tylko na Skype'ie żebyś był, bo mi się nie chce tak samemu. Wiem, będę. Live'a z Robocrafta też myślałem zrobić. Aha. Ale to zrobię gdzieś tak czwartek, piątek bliżej. Pewnie. No spoko. Na razie, to razem zrobimy. No spokoj. Na razie chcę sobie ogarnąć osinę, bo... Tak, muszę poogarniać, bo muszę sobie porobić, nie? Do odcinka w miarę przygotować się. No. To sobie to porobię. Jeszcze i tak mam jedną mapę do przygotowania, a to tam napisałem na razie do jednego moderatora, żeby mi nie zmienił jednej rzeczy tam, bo mam problem. Aha. Jak na razie się nie odzywa. Ale no to wtedy fajnie. Napisałem. Jak nie, no to sam będę może kombinował coś. No. Albo to na kolejny odcinek sobie zostawię. I jeszcze mam na jednej, ale... Tu tylko mam najwięcej roboty, bo tu z 3 godziny mi spokojnie zajdzie, nie? No. Na osinie. Na sosnówce i na tej drugiej, na rolnikową, to już mam dużo mniej tej roboty jednak, bo to... Napisałem do Szweda jeszcze, żeby nie był na live, ale na razie nie odpisuję. Aha, może gdzieś pojechał. No znając jak pewnie tak. Live niby najlepiej się subskrypcje zdobywa, ale nie tak u mnie. No to wątpię, żeby mi ktoś... No jak ma się większą jak ma się większą widownię. No tak to z 500 co najmniej, nie? No. Już tam może ktoś zauważy.
Chyba, że ty byś mnie chciał strollować kiedyś, jakbym live'a robił. Żebyś, nie, napisał do jakiegoś youtubera, żeby mi zrobił rajda, nie? Jakiegoś A czekaj. Co? Czekaj, zobaczę sobie. To tu robi live'a. Bylowa wczoraj wyrobił. Wiem, 12-godzinnego. No, no, charytatywnego. No. Charytatywnego. Tak chyba źle powiedziałem. No. A tam. Kurde. Dobra, chyba gram sobie w GTA 3, czy coś. Uczki GTA 3? No. Gościu. Skąd masz? No kupiłem sobie ostatnio za 3 euro. Mówiłeś, że sam drasę kupiłeś. No i trójkę. Aha. No i Bulliego z Hulaps Edition. Aha. Też fajna gra, podobna do GTA. Aha. Tak jakby GTA w szkole, nie? No to ładnie. No, no ja wiem. Za chwilę do szkoły trzeba dzielić, kurde. No. Nie, za ciekawy. Ale w sumie jestem na ciekawy tam w szkole, jak to będzie, jak to wszystko porobili. No. Tak pierwszy tydzień nawet fajnie to będzie, bo to nowi nauczyciele, nowa szkoła, nie? No, ale to fajnie wszystko będzie, a potem no to już taka trochę lipa. Jak zawsze. No. Ostatnio grałem w robiłem live'a z Burmaxa. Oglądałeś, nie oglądałeś, nie? No, oglądałem. Oglądałeś? No. A na żywo czy potem zapis? Trochę na żywo, a potem zapis. Aha, no to jakiś gość do mnie dołączył, Reaper z live'a. Ale to nie był Polak nawet, to dziwo. Się zdziwiłem. Tak? Normalnie grał ze mną, nie z live'a napisał, nie po angielsku on napisał. Aha. Ja miałem gdzieś jakieś, nie wiem, tam było gdzieś w jakimś momencie. Z 5000 masy miałem, on mi zjadł. No to nieźle. Dobra, zjedziemy sobie jeszcze tylko tą sadzarką. Jeszcze nawet ziemniaki zostały w sadzarce. To na obiad będą. No. Ja pierdzielę, ale głupia mapa. Co, grasz w Minecrafta? Nie, w Robloxa. Aha. Boże, nie w Robloxa, tylko w Blockade'a. A w Blockade'a też kiedyś możemy tego live zrobić. No. Boże, jakaś myszna mapa. A nie lubię tych, gdy denerwuje mnie ten Blockade. Czego? No bo jak sobie, jak sobie kupisz jakieś broń, no to wygrywasz, może dużo łatwiej, nie? Albo, no. Jak ty się pofarci, nie? I wygrasz coś jakiś tym, nie? Ale jak ty się nie pofarci ani nic nie kupisz, no to przegrywasz prawie zawsze. Ciężko no. Tego wygrać. Nieraz idziesz, że ten strzał w głowę i po tobie jest, nie? No ja właśnie, wiesz co? Bo jestem chyba 1% szans, czy tam pół, nie? Że ci coś dropnie, jakiś item premium, nie? To ja sobie grałem wczoraj i mi kask dropnął, że dwa hity w głowę ze snajperki mogę dostać. No to właśnie, ja teraz idę i... za trzecim dopiero zdycham, nie? Ja teraz idę i jeszcze do mnie nie leci, już zgnąłem. No. O kurde, aż mi zlegowało live'a. Nie, to mi zlegowało, o kurde. Nie wiem, słyszałem, Szwedzi tu mówił, że jak robisz live'a, no to tobie nie laguje tylko na... Znaczy live'a nie laguje, tylko tobie laguje. A no. Na live'ie też lagło chyba trochę. No, na live też lagło teraz lepiej. O kurde, on ma jakąś snajperkę. Gości ma snajperkę za 10 euro chyba. Rypan, to on cię zabije, jeszcze nie zaleci. No właśnie, patrz. On do mnie strzelił z noscope'a, nie? W głowę i mnie na hita zdjął. Aha. Co on ten najlepszy kask, nie? Mhm. Rypany. To pole, co teraz gruberuję, będę na odcinku teraz potem siał. Aha.
A to, co będę potem gruberował, to też będę siał, ale czymś innym. Kukurydzą albo czymś. Rypany. No, no. Ty Szwedzik by wbił do nas. To ładny live napisał. To ładny live. No, tak samo jak Zygmunt chyba. Jak ty napisałeś, nie? No to niezły live. No, no podobnie napisałeś. Napisałem mu XD. No i dobra. Kurde, telefon mi się zawiesił. Rypany telefon. Ile live już trwa w ogóle? Nawet nie wiem ja. 20 minut jakieś. A mój telefon cały gorący już. To ten, w zimie sobie live'a zrobię i sobie telefon położę gdzieś blisko siebie, nie? Będzie mnie grzał. No. Czekaj, Szwedzik tylko wbił, czy co on tam robi? Nie wiem. Ogląda, bo jest w czterech chyba. Aha. To on by może, czekaj. Tak jest w czterech. Napisał ładny refleks. Ale no. Ten, on nie mu chyba, nie wiem jak to on ma teraz. Ej, Szwedzik, wbijasz do nas na Skype'a? Napisz na czacie, jak tam chcesz. No to co, jakieś drogę na moim polu sobie drogę zrobili? No. No wesołowo, że na live chcesz. No ja widzę na live przecież, że droga. Cześć, bo się live coś chyba zawiesił, nie? Nie. A widzisz tę drogę tak tutaj? No. To mi się coś na telefonie zrobił. Nie, dobra, odwiesiło się teraz. Rypany telefon. Gości miał snajperkę za 3,5 euro, a nie wiem kto to kupuje nawet. To szkoda pieniędzy. Mi na no. Szkoda, kupiłem za ten pakiet EA Racing coś tam, nie? To no. 5 Need for Speedów i Burnout za 11 chyba 70 euro. I tam mi było szkoda, nie? A 5-6 gier, no za 11 euro, nie? Się nawet opłacało. Co i tam za jakieś ile? Dostałem 6 tych. No. Czekaj, może mam jakąś przecenę jeszcze weku, bo ostatnio sobie znaki robiłem, na 30 level wbijam Steama, nie? No. Może mam tam jakąś grę na przecenie za 10 eurocentów, to ci kupię, nie? Jak mi kupisz? Czekaj, w prezencie. Papi. %90 na grę 2 euro, 20 eurocentów kosztuje. Hem. Hem, hem, hem. Hem. Szwedzik chyba wyszedł. No, wyszedł. Znudził mu się live, albo ktoś wyszedł inny. Raczej on. No. Szwedzik będzie niby live na grubo robił. Uuu. Jak będzie miał pokój nowy, to on mówi, że będzie live robił. Ja też jak o, to będę nice. Miał pokój, no to będę częściej nagrywał. Teraz muszę nagrywać i streamować tak jak nikogo w domu nie ma, nie? Czyli o. W tym tygodniu akurat ma fajnie, bo gdzieś tak od 6.30 do jakiejś 14.00 codziennie nikogo nie będzie w domu, nie? Dobra, chcesz grę za 20 eurocentów? Jaka to gra? Jet Another Zombie Defense. O zombiaka już się obrania. Tak jak chcesz, to kup, będę miał na live. No, 20 eurocentów mi akurat szkoda nie jest. Ja mam 18. Równo 20 no. Kosztuje? Nie, kosztuje 2 euro, ale mam przez cenę. 90%. Serio? To ile teraz no. Kosztuje? 20 eurocentów. Równiutkie, ja mam 18. Na Steamie. Gdzie ten tutaj jest? Kurde, nie mogę cię znaleźć. Kurde, głodny jestem już. Wiesz co ten YouTube robi z ludźmi? Nawet nie ma czasu kiedy się najeść.
Kurde, mijaka zrobiłem, oj, co z tym mijakiem? Co ty tam stukasz? Co? No dobra, gościu. Ty to już hardcore jesteś, masz grę nową, gościu, ja ci powiem. Wysłałeś mi już jakaś z Steama? No, sobie zobacz na Steamie. No to czekajcie chwilę, scenę przełączę. Najlepsza gra po prostu. Ona pokazała mi nawet, otrzymujesz prezent na Steamie. No. Tak, otrzymujesz prezent. No, najlepsza gra za A 20 euro. jakbym odrzucił, to co by się stało? To byś mi zwrócił hajs. Hardcore ma nową grę. W ogóle grałeś już Wargo? Nie. Ale pobrałem. Kurde, ja pobrałem Argo, a Szpadzik mówi: ej, ty pobrałeś już to Argo? Nie? Ja mówię tak. Nie? A to trochę niby mogłeś pobrać warface jakieś, nie? Warface. Niby jakieś lepsze, ale nie. No lepsza, grałem też. A warface jest, nie? Na Steam? Na Steamie? Ta, Warface za darmo na Steamie. No i jeszcze jest Warframe. Jeszcze co? Warframe jakieś. No. Fajne to nawet takie? Nie wiem, nie grałem. O kurde, znak. Ty. Rypany znak. Przełącz scenę. A, zapomniałam się dalej. No jednak dobrze, że ty jesteś na tym live. Rypany znak. Zaraz go powinien zobaczyć na live. No, Warframe jest też za friko. Nie. Ale nie, nie grałem w Warframe'a. Nie wiem, co to za gra. Też nie wiem. A Gear Up? Taka gra, kojarzysz? Jaka? Gear Up. Gare up? No, mniej więcej. Mam ją nawet w ekwipunku. Tam to sobie zobaczę. Podobno do Robocrafta jest niby. Czekaj, bo ja może też nie grałem. Aha, to tu jest to gra. A to miałem tą grę kiedyś. Fajna? Nie do końca. Ja sobie na... Dużo gorsza od Robocrafta, tyle ci powiem. Ja sobie na live pozostawiam takie gierki nieraz. No. To tam głównie będę tędy ogarniał sobie save'y do nagrywania na live'ach, nie? Ale też No. sobie może będę ten. Ogarniał te. Mam jedną serię na bolusiowo odwalnie na live'y, też farminga. I też mam jeszcze parę gier. Turbo Puga może kiedyś odpalę na live'y też, nie? No. A w ogóle w Warface mam 7 godzin. Nawet. No to ładny hardcore jesteś. No, ja wiem. Ej, ale fajnie się nawet gruberuje tak na live'ie. No. Spokojnie. Tak się o wiele lepiej gra, nie? Jeszcze na żywo, gościu. Zawsze jak ktoś Aha. napisze na czacie, jak mi ten raz napisał ktoś na czacie się ma, to ja bym w Chiny, nie? A to był live testowy, nie? To nie był taki na żywo, nie? Tylko Szwedzik oczywiście mnie zrobił w trolla i go udostępnił, nie? My gadamy, a tam ktoś napisał się ma, nie? Serio? No. Że ładnie to nam się rozchodziło. Na tym live, co jest normalnie na YouTubie, też jest swej przyświada. Kojarzysz coś tym o zębach, co mówiłem? No. Bo rano zębów nie mówiłem. Coś tam gadamy, a Szwadzik live wyłączył, nie? Ale nie, potem to wyłączyłem, potem włączyłem, a to jeszcze jakoś zapisało jeszcze na początku, nie?
A i w ogóle coś się porypało, bo mam 2 GTA San Andreas w swoich grach i 2 GTA trójki, nie? Wyślij mi jedne. Ale właśnie nie da się, nie? No to ładne. Kupiłem jedno, nie, i mam nagle dwa. Z tego i z tego. No to ci mi nie da, że masz dwa. No wiem, właśnie, szkoda. No, no, no. Sprzedaż ani nic. Szkoda, że to nie jest tak samo z piątką, nie? Że na Steamie mam spoza Steama, nie? No ale ciu, no ale szkoda, że tego też nie skopiowało. Nie? Ej, ten grubor jakiś dziwny, jest takie jakieś dziwne mijaki robi, tak jakoś dziwnie bierze. Kurwa. No właśnie, nie widzę. Jak ty tam chyba live oglądasz? Co? Jak ty chyba live oglądasz? No? A jeszcze to pole obok, widzisz takie długie pole żółte? No, widzę. Zaraz będziesz widział, no a to obok zaraz jak jeździ, no to jeszcze też będę gruberował na live. Aha. Znaczy nie, postaram się, nie zobaczę jak to wyjdzie. Bo nie wiem, czy w ogóle to zdąży, nie? Bo to sobie gruberuje, tu pewnie będzie jakieś zboże, pszenica albo coś, nie? Na tym polu. A no tam jeszcze na jakimś polu sobie zasieje kukurydzę, nie? Też na odcinku. A resztę pustuję posieje poza odcinkiem już, nie? Albo na live'ach. No. A potem na odcinku będę miał tylko trzy odcinki z nawozów. Jeden nawozy, drugi opryski i trzeci mam taką maszynę do ziemniaków, nie? Do nawożenia, do podsypywania, nie? Mhm. Dobra, no te trzy odcinki będą gdzieś jakieś pewnie i żniwa. O kurde, suba dostałeś! Serio? No, ja sobie odświeżyłem tak na szybko, nie? No bo wyłączyłem i włączyłem live'a, potem coś sprawdzałem, nie? I nagle patrzę, 33 suby. No to ładny. A ten, jak nieraz mam tak, że ten, że on suby dostaje, nie duże razy. Tak to ja miałem 63, już 7. Serio? No. Ostatnio miałem 33 suby. I 4 osoby ogląda, 3 już. No to ładny. A Szpedzik nie ogląda chyba. Nie wiem, chyba nie. Jakby oglądał, bo coś napisał, wstając jego. Uuu, 4 osoby oglądają. U mnie 3. Aha. To zależy. Ostatnio, jak sprawdzałem na komputerze, teraz miałem 2, nie, odświeżyłem, za chwilę miałem 3, odświeżyłem, za chwilę miałem 1. Nie, podepano to tak jakie jest. Aha. Nie wiem, nie wiem. W ogóle nice, 4 osoby oglądają i 4 łapki w górę, nie? Jedna łapka w górę jest? Jedna łapka w górę jest. Jak? Ja mam 4. To może być coś na ten. O, 5 osób ogląda, nice. Ja mam 4. No teraz już nadal 4, nie? No ale nie wiem. Mi się jakoś szybciej to robi, nie? Nie od razu pokazuję. Nie, mój przykład. Telefon jeszcze to jak grzabka robi, nie? Zaraz mi się biurkę spali od niego. Ty muszę kiedyś nowy telefon kupić, ale na razie nie mam kiedy. Nawet. Nie mam pieniędzy, muszę bardzo tego. Na razie zbieram na Ogara, pewnie na jakiś motor, żeby sobie pojeździć i na jakieś kamery, żeby jakieś vlogi sobie ponagrywać. No. Tak jak ten, z tej dyryndy u Droska, nie? Z tego pokazu drifterskiego. No wiem. No to też ładnie, tam filmik z klepanem nawet ładny. No, w ogóle ostatnio kupiłem grę za 5 eurocentów, nie? Jaka to gra? Cowboy Revenge, bo dostałem 90% zniżki na grę, która kosztowała 0,5 euro. No to grubo. Dlaczego ty masz takie zniżki? No bo jak robię level Steam, nie? Za każdą odznakę dostaję, nie? No jak to się robi? Bo ja no, nie wiem jak właśnie to się robi, nie? Ja mam pierwszy cały czas, no ja nie wiem. Ja to masz pierwszy level? No ja nie wiem jak to zrobić. Ja mam 30, więc nice. Przechodzik ma drugi, jak to się tam wbija te levele? No zbierasz karty kolekcjonerskie i przerabiasz je na odznaki. A jak te karty się zbiera? Grając w gry na przykład z Robocrafta się zbiera. Aha, ja chyba nie dostałem żadne jeszcze. O, masz zniżkę jakąś. Ja mam? Uuu, masz zniżkę na Jet Another Zombie Defense HD. To co ja ci wysłałem, tylko HD.
O ty, to ja wolę tamto. tamto cię będzie kosztowało jakieś 3 euro. Ile? To ile to kosztuje normalny? Nie 3 euro, Eurasa. Bo dostaje 75% zniżki, a HD kosztuje dwa razy więcej, czyli 4 euro. To ładne. No to nieźle. Dawaj, rób serię z HD i z tamtego od razu. Nie no, ale jak teraz patrzę tak na grafikę, nie? To niczym się nie różni. Tylko, że są cienie lepsze. I światła. A to jest na taki graf, to muszę na czym sobie zarobić, nie? Tak jak Turbo Puck 3 i Turbo Puck 3DX, nie? 3? Turbo Puck tylko sama chyba. O kurde! To 3D to jednak ma niezłą grafikę, ci powiem. No to ładnie. Ja Będę się... dostałem w ogóle dwie zniżki na Jedi Nador Zombie Defense, nie? A gdzie ty sprawdzasz, jakie mam zniżki? W ekwipunku Steam. U mnie? No. Aha. A ja to jak muszę sprawdzić? Gdzie się tam sklepię i tam gdzieś chodzę, nie? Chyba jakoś. Aha. No. Nie, potem popatrzcie po live. Jeszcze. Ty do której dzisiaj możesz gadać? No ja tak krótko, no bo niedługo do mnie kuzynka przyjeżdża. A, to do końca na live nie będziesz, nie? Na pewno. Chyba nie. Tak jeszcze z godzina półtora, nie? Kurde. Trochę lipo, daj, sceny nie przełączę, będzie lipa. Może Szwedzik by wbił. Pewnie wbije. A napisz mu na Facebooka. Masz go na Facebooku w ogóle? Mam. Napisz mu, żeby nie wbił na Skype'a. Czekaj, bo mam tu tyle tych rzeczy, że sobie na klejnoty przerabiam na Steamie. Żebym ja wiedział, co tu do mnie mówisz. Jakieś klejnoty. Za klejnoty można zdobywać karta za kart level. I tak nie wiem. Dobra, mnie jeszcze z tymi klejnotami. Tak. Jakbym był sam, by pewnie musiał jakąś muzykę załączyć w tle, tak po cichu, ale jak jestem ten z kimś, to chyba nie mam potrzeby zbytnio. Tam cały czas ktoś nabija. Miałem się załączyć, jakby się chciało już. Potem wieczorkiem popatrzę na prywatnym, na live, jak to będzie słychać w ogóle. Gra, muzyka. No. Albo jutro nawet, jak będę robił live'a, no to najwyżej ty wbijesz, nie? Na live'a mnie sobie wyciszysz na Skype'ie i mi powiesz, czy w miarę porówno jest, nie? Najpierw ja, No. że najpierw mnie było słychać, potem gra, potem muzykę, nie? No. No. Ej ty! Jest scena przełączona? No jest. Tu mi się telefon chyba zawiesił. A jak A myślę... nie ma. O, to kurde. Przełączyłeś teraz scenę, bo jakąś minutę temu była. Kiedy ja przełączam? Aha, dobra, wiem czym ja przełączam scenę już. O, Dobra, teraz już dobra. jest. No, bo ja mam ten pomod w grze, nie? No. Jedynka i dwójka. Jedynka się zmniejsza, dwójka się zwiększa, nie? No. A trójka się daje, nie? I ja ten pomod przełączyłem. Aha. Jest już? Jest. Aha, to idzie. A żebym jakę zrobił. Tak. Czemu mi się miniaturkę zrobiła? Zmieniła na live. A to hadra. A to zła miniaturka. Ty trzy łapki w górę, no teraz mi się załadowało dopiero jak live odświeżyłem. Cztery są. Ja mam trzy. Miałam cztery. Ja mam trzy, no to ładnie. Nawet to pole szybko idzie. Ile tam live'a jest, bo nawet nie wiem. Nie wiem. Gdzie to się sprawdza w ogóle? Ona faktycznie ma 33 osoby. Kurde. 33 osoby to już prawie 40. No. A 40 to prawie 50, a 50 to 1/100 tysiąca. 1/100? Nie. Jaka? 1/100. 10 to 1/100, tyraku. Jedna dwudziesta. 20 tylko? No. No nie wiem. Wie, to z głowy wyszło. Tak. Kiedyś jak będę miał więcej subów, to ten.
Czy tak zgramy? Tak nie wiem, za rok, za dwa, no to w sumie nie ma co mówić, ale ja chciałem zrobić takiego live'a 24 godziny. Chciałbym się takiego live'a zrobić. No to ja bym mógł siedzieć trochę, nie? Gość, zawsze byś siedział, nie? No, ja bym siedział 29 godzin. Tak. No, nawet 25 na dobę. Coś takiego jak Mafia Solid Games zrobiła, kojarzysz? Ich może? Trochę. Mafia Solid, czyli Mafia Solid? Co ty tam robisz? Krzysztof, spadłeś? W ogóle, what the fuck? Do Blockade'a są karty kolekcjonerskie. Wow. Ja pamiętam, jak coś w tym, Fanternet wygrałem, co wartało chyba 7 eurocentów. O kurde, w internet wygrałem coś, co kosztowało 2 euro. Serio? No, dostałem taką skrzynkę, co za darmo się otwiera i dostałem tam jakiś item, który kosztował 2 eurocenty. Znaczy 2 euro. Ja bym go od razu sprzedał. No ja sprzedałem od razu, co ty myślisz? Że co, że trzymałem? Bo nie jestem taki głupi. A co to jest ten Garry's Mod? Fajne to jakieś jest Garry's Mod? No, bardzo fajne. Właśnie widzę, że tam to często w to ciupiesz. No. No. Jak ja gościu mam operatora. Czyli co? No, czyli prawie admina. Na serwerze. Więc muszę ciupać. Powiem tak, po operatorze jest operator plus, nie? No to i potem jest. I potem jest admin, nie? Aha. No więc tylko dwie rangi będzie admin, chociaż wątpię, że admina dostanę. A po adminie jest lub. Co? A po adminie jest lub. Tak, tak. No. Jesteś, czy nie ma? Dobra, już jestem. Gadasz? Ty, no, gadam. Ty też masz takie krzesło jak ja, jak się oprzesz, to nie wiem, mało się nie połamie. No. W piersi. To moje krzesło to już długo ja mam je, to fest. Ja swoje też. Ja się nawet nie upieram, ani tylko skrybiony siedzę, jak nagrywam. Kurde, trochę lipo, bo mijaków trochę porobiłem. No, idzie. Jest to zobacz, jak chcesz. Mijaków, czy to jest? No. A siewnik ten, a siewnik mi tego nie obejmie. Musi być zgrubowany, a bajka najwyżej będą mijaki. No. I już. Bo że włączę muzyczkę z tego, z farminga jakieś. Możesz włączyć. Czekaj, jak to tam na live słychać? Bo ja nie słyszę w ogóle. Aha. Weź zaraz tam na live. Weź zobacz na live, jak to słychać. Zaraz powinno się włączyć. O, nie? No słyszę muzyczkę. A jest, jak to tam jest w miarę? Głośno? Cicho? Na ile tu ustawić tutaj w menu? No trochę głośniej daj. Więcej niż 50? No tak z 60 daj. A dobrze tak jest na pewno? No. A weź sobie może mnie wycisz na escape'ie i dopiero nie będę się odzywał. Tylko weź, bo ty masz live'a wyciszonego, nie? Czy nie? Nie. Ale na pewno dobrze słychać? No. Czekaj, ja sobie to sam muszę zobaczyć, bo ci nie wierzę. To weź się wycisz. Nie, ja sobie to na tyle, ten głośnik do telefonu przyłożę, nie? No. Nie. A na pewno dobrze słychać? Czekaj za dwóch chwilę. Nie, ja w ogóle tej muzyki nie słyszę.
Mi się nie wydaje, że dobrze słychać tę muzyczkę, także na razie wyłączę. Teraz ja włączyłem, że ja nie Dobra, słyszę. już jestem. Nie wiem, ja w ogóle tej muzyki na telefonie nie słyszę. Serio? Nie wiem, w ogóle jakiś ten mój telefon jakiś połamany. Chcę muszę kupić nowy kiedyś, nie ma kiedy nawet. Na razie będzie bez muzyki, ja sobie to potem zobaczę wieczorem już, jak to wygląda wszystko z muzyczką i będzie git. No spoko. I tak teraz tylko trzy osoby oglądają. Albo mi się daje, czy zrobi się na telefonie. To w sumie dla mnie to i tak nie jest źle, trzy osoby, w tym jedna tylko. Bo ja i ty. No. Ostatnio jak robiłem live'a z Burmaxa, to 8 wyświetleń miałem, jak go skończyłem. Czyli 8 osób pewnie oglądało, wiesz, na przemiennie. Jesteś? Nasze Zygmunta gdzieś chyba wywiało. Nie wiem gdzie, ale gdzieś go wywiało. Dobra, tutaj mamy to zrobione. Tutaj mamy jeszcze te długie. Będzie z 5 przejazdów. No będzie, będzie. No to ładnie. No, live już 45 minut prawie. A to tak jeszcze z godzinkę myślę będzie. No. Ja sobie nagrałem trochę odcinku już na zaś, potem miałem gotowe. Dzisiaj już mam opublikowane. Rano jak wstałem, zaraz włączyłem jeden do wrzucania. Aha. On się wrzucił, się opublikował sam o 9:30, bo sobie ustawiłem. I teraz sobie przed chwilą wrzuciłem jednego. To on ma się opublikować o 17:30 samemu też. Aha. Tylko dzisiaj tak dwa odcinki wyjątkowo, bo tam jeszcze jeden stary ze starej serii miałem wrzucony. No. Bo seria mi się jedna zechlała, bo coś tam się zepsuło mi. Nie, włączyłem, nie? Włączyłem grę jak nagrywałem, nie? I nie wiem, czy wtedy włączyłem całkiem grę, czy tylko zapis i grałem jeszcze, nie? Ale na drugi dzień włączam, nie chciałem grać na tym zapisie, nie? Tylko na innym, nie? No. A tak, nie wiem, jakoś patrzę, to jakoś tak pusto, nie? Przyleciałem po zapisach, tam tego zapisu w ogóle nie ma, nie? Zniknął. Nie wiem, gdzie się podział. Już tak miałem, raz 17 i raz 13. Aha. Jeszcze grałem. Nie wiem, co to się podziało. Dwie osoby oglądają teraz. Czekaj, trzy łapki w górę, to jedna moja, ty dałaś łapkę w górę? No. I Szwedzik pewnie dał. Pewnie. Albo ktoś inny, bo tam sobie może też ktoś ogląda jednak. Jedna osoba. Kurde, wyłączę się. Muszę sobie tutaj odświeżyć go. I ciągle pokazuje, że są cztery łapki w górę. I pokazuję trzy, już odświeżałem, nie, może na komputerze bym zobaczył. A zobaczę na komputerze, jeszcze jakąś scenę przełączyłem, powinienem przełączyć. Jest przełączona, dobra. Ogląda teraz na komputerze, niby pokazuje dwie osoby. Mi pokazuje, że trzy. Mi też pokazuje trzy, nie wiem. No to nie wiem. Ja też nie wiem. Takie połamane. Przełączyłeś scenę. Wiem, bo ja teraz wyszłam. Aha, dobra, spoko. Czekaj, muszę zobaczyć ile łapków w górę. Gdzie to zobaczyć w ogóle? No to nic. Czekaj, tu sobie wejdę pewnie. Kopiuj. Wklej. O, teraz pokazuję 4 na telefonie. Aha.
Ej, a wiesz może jaki jest opis pod live'em? Ej, kurde, ja... Gramy w Urmaxa. No właśnie, to, ten, ja opisy zmieniłem, wspomniałam mi się. A widzisz, jaką ładną scenę zrobiłem? No. Ale zamazana trochę. No bo nie mogę znaleźć ładnej. A bajka. No to nice, scena ci się przełączyła. Jak mi się scena przełączyła? No normalnie, widać teraz YouTube'a. Si, zrypana scena. Dobra, idę grać. Nie. Mam tam niby pod jedynką i pod dwójką te sceny, tam niby nigdy nie sięgam, a zawsze przyłączam jakoś. Nie wiem, się wkurzę, sobie kupię, nie wiem, gdzieś jakiś ten, pad gdzieś położę z boku na łóżko, rzucę już. Nie będę przyłączał sobie chwilę. Nie wiem, czemu tak. Tak, tak. A to by sobie w sumie nie było głupie chyba, jakby sobie tak podłączył pada i skróty klawiszowe do sceny podłączył pod pada. No nie byłoby głupie. Będę tylko musiałbyś mieć coś takiego, nie? Co kosztuje jakieś 4 chyba, czy tam 5 dych, nie? Czemu? Że możesz podłączyć pada do kompa. Czemu? Przecież no, mam pada innego. A z czego? Ja mam za 5 gówna. Bo dawno kupiłem od wujka kartę graficzną i jak on kupował tą kartę graficzną, zostawiłem miałeś takiego pada ze starego, nie? I on mi dał tą grafikę, tylko pada od niego kupiłem, nie? Tego mam. Pożyczałem wujkowi, już jednemu, drugiemu, nie? Gdzieś tam nieraz komuś pożyczałem, nie? On już tam trochę nie działa, jednak gałki w ogóle tam przerywają, ten joystick taki przy ten... Ale te klawisze tam 1, 2, 3, 4 działają, nie? No. Tam sobie ustawił scenę i już. To w każdej grze jednak ten... No, w każdej grze i ten, ta jedynka czy dwójka jest jakaś potrzebna, nie? No. Nie znajdę takich klawiszy, żeby w żadnej grze one nie były potrzebne do niczego pewnie. To ustaw sobie na tego, na numeryczną. Właśnie w numerycznej w tej grze. Tutaj mam akurat pod spacją, widzisz, nie? Teraz na live, zaraz będzie. No miał. Widzę. Drzwi mam otwierane, dach no chyba nie mam nawet. No ale z tylną szybę, nie? Coś takiego pod spacją, no. Nie? A w niektórych jest na keypady właśnie. 1, 2, 3 to są światła awaryjne i kierunkowskazy. Tutaj, a niektórym jest tam jeszcze 4, 5, 5, 6 to są światła chyba. To ustaw sobie pod minusa i plusa na przykład na numpadzie. No właśnie tutaj pod minusa i plusa, a w tej grze pod nawozem mam zmienianie szerokości znowu, że rozrzucania, nie? Aha. Tak właśnie nie ma nas tu ustawić, nie? Znaczy shift i plus minus, nie? Muszę trzymać na numerycznej, ale to by normalnie łapało chyba i tak. Co nie wiem, taka trochę lipa to z tym. No to nie zmarliwa. Ja w ogóle zobaczę jak ten mój procesor, ja tę scenę przełączę teraz. Przełączyłem chyba. I czekaj, jak ten mój procesor? Pokazujemy tylko 5% zużycia procesora, nie wiem jak to jest właśnie, nie? A jak robiłem, bo tam YouTube mi pokazywał, nie? Jakiegoś coś tam koder pobrać, nie? Firecast, nie? Coś takiego to się nazywało, nie? No. Ja to pobrałem, nie? No to kurde, ja nic nie robiłem, tylko miałem Robocrafta spalonego w tyle, nie? I procesor miał cały czas użycie stówkę, a ja nic nie robiłem, nie? To nie jest to był za program, na dodatek było cały czas logo Firecasta, nie? W lewym dolnym rogu. Dobra, ja sobie GTA 3 pogram. No to ładnie. Ja mam GTA 3, ale zeta. Kurde, ale mi lat zapalił, ale dziwne lagi jakieś takie połamane. Ja tak nie rozumiałem, że jak zminimalizowałem grę, to potem miałem lagi. Aha. Więc teraz będę musiał te gry zresetować. Zaraz. Może nie, może się rozbuja. Niby pokazuje... 60 FPS-ów prawie stałe. On do 40 miejsca nie może spada. Aha. No,
Jak się patrzy na farmę, to 40, a w polu to on niby jeszcze 60. To nie wiem. Teraz nawet odpaliłem FPS-y. W ogóle GTA 3 jest takie porypane, jeżeli chodzi o sterowanie, nie? Lipa, bo nie można kamery ruszyć jak ci autem jedzie, nie? No, i pod Q i E, nie, to jest takie zrypane. A A jak dajesz... Pod Q i E dopiero to było ten, w czwórce zmienili. Nie. Jak nie? No, Q i E normalnie w trójce jest, mam ze Steama normalną wersję. No i działa, jak klikniesz Q i E, to do tyłu patrzysz. No to San Andreasie było do tyłu myszką, nie? I myszko było normalnie, ale pod Q i E było jeszcze ten. Było obracanie w lewo i w prawo, tak jak w Vice City chyba. No to tak, obracanie w lewo i w prawo, o to mi chodzi, że kamerę. Aha. A i tak A... nie widzę. No to nice, ci powiem. Aha. To zawsze denerwowało w jednych starych GTA, nie? Że jak jedziesz, to nie masz normalnego celownika, nie? Jak wydaje, że masz broń i klikniesz prawy, nie? Tylko tak jak w czwórce i w piątce, tylko musisz sobie podjechać, nie wiem, od boku, nie? I kliknąć w co na razie to było kół, nie? Z lewej strony i strzelać, nie? Albo w E, albo do przodu, nie? To tylko strzelać. To mnie zawsze denerwowało. Niedługo sobie chyba kupuję Dead by Daylight. Co? Też fajna. Niedługo sobie kupuję Dead by Daylight, też fajna taka gra multiplayer. Taka gra multiplayer, tyle ci powiem. Kurde, komar. No, no. No to nice, komar. A ja nie, te komary jakieś połamane są. W nocy ten. W nocy. Kurde, tutaj jest krzesło poprawnie, bo mi się chodnik zakasał. Dobra. W nocy, znaczy jak idę spać, nie? Sprawdzam, czy nie ma gdzieś komarów. Nie ma nigdzie ani jednego, nie? Gaszę światło, jeszcze gram na telefonie, nie? I co? I tylko brzęczą pod nosem, nie? No i no, tak zawsze jest. Nie, miałam taką jeszcze lampkę, znaczy lampkę. To już kupiłem, nie wiem, ze 3 lat temu, nie? No. I to było, to tak świeci, nie? I tam komary leciały i to zdychało. Tam jakiś jeszcze płyn był, nie? No. Tego, nie? I to zdychało, nie? Ja to mam do tej pory, nie? To działa, bo ostatnio nawet mapa na tym leżała, nie? Tam była, nie? Że to jako no. Tak działa, nie? To zawsze gaszę już telefon, bo ten i podświetlenie zmniejszam, nie? No. I zawsze myślę, żeby tam leciały, nie? A one i tak dupa, no jeśli gaszę całkiem, no to one lecą do mnie, bo czują krew, nie? Mhm. Hardy. Co tam pijesz? Aż mi się pizza chciała od tego gadania już. No ja piję wodę. Ja sobie też sobie zaraz akwę przyniosę. No. Bo kurde, od już nie wiem, od nie wiem, które już kłapie, a już chwilę kłapie na tym YouTubie. No, już godzina prawie. No, a jeszcze nagrywałem 5 filmów. Kiedy? Rano. Ja pierdzielę. No bo teraz no, będzie miała notkę, a też teraz bym się chciał bardziej zająć tymi live'ami, nie? Niż nagrywaniem. No. I weź czekaj, ja ten, ja pójdę sobie wodę przynieść. Jak ktoś dobra. Wie. No. Ja scenę przełączyłem, jak coś. Nie wiem po co, ale przełączyłem. Dobra, jestem już z powrotem. A ktoś... Aha! Co? Wiesz, jakie śmieszne? Pa, ja sobie jadę, nie, a auto we mnie wjechało, nie? Wywaliłem się na dach i mission failed od razu. No to ładny. I muszę do tego samego miejsca jechać, nie? A w tych starych GTA mnie to nie rozdenerwowało, że ten, nie? Że jak się zwali misę, to trzeba znowu jechać, nie? No, no to też, ale głównie... Mój jaki ćwej! Patrz, ja sobie jadę drogą prosto, a gość mi pod koła skacze i policja mnie goni. No, no. A ten, albo jedziesz, nie? Uderzyłeś gdzieś lewą stroną, nie? A ci się zagięła prawa. No. No i już dwie gwiazdki. Jakim cudem? Ja pierdzielę, tak no jest. To ładnie. No. Ty, jakiś gościu nam napisał siema. No live. No, 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 nice. Siema.
O kurde, czekaj, bo nie wyspałem. Właśnie tak widzę, że jedną osobę więcej jest. Dobra, scenę już chyba włączyłem. Cztery osoby na live jest. Ty oglądasz? Live'a oglądasz, nie? No ja na kompie oglądam. Aha. To ja oglądam, to jest dwie osoby. Ten making of ogląda, już tak nazywa. No i ktoś jeszcze. No i albo Szwedzik, albo ktoś jeszcze. Wątpię, że Szwedzik ogląda. No, a jakby był, to by raczej ci wypisał. No. Znając Szweda. Ty, a teraz Nie mam... no, policja to jest nice, nie? Popchała mnie, przyjechałem gościa, nie? I mam od razu cztery gwiazdki. A teraz prawie w ogóle nie ten... A nie, dobra, jednak ten. Jednak jest opóźnienie. To nie z tej strony było pokazane. Myślałem, że prawie w ogóle nie ma opóźnienia. Ale jednak chyba jest 5 sekund cały czas. Nie no, musi być opóźnienie. No. Znaczy, wymagane. Tak myślałem, że by to tak, nie wiem, sekundy, dwie, nie? Bo tak, nie wiem, zaraz za mną było, nie? No. Ale to było z drugiej strony jednak, nie? Mi pisze, że 5 sekund na OBS-ie. Ale to chyba troszkę więcej jednak jest jeszcze. O, fuck! Naprawię szybko! Auto mi się pali, wjechałem do tuningu, może naprawi i nie będzie naprawi, się paliło. Naprawi, no. No i nice. To mnie rozwalało, wjeżdżasz auto połamane, nie pali się. Wyjeżdża za sekundę, auto jest zdrowe, nie? No gościu, jeszcze policja mnie nie goni. Ja sobie muszę kiedyś zrobić te takie powrót do GTA, nie? Tyle powroty Need for Speedów bardziej, nie? Tak. No bo praktycznie od Undergrounda dwójki, potem jest, wujek ma Undergrounda dwójkę, nie? Oryginalną. No. Bo mam Teta Carbona, ja mam Pro Streeta i potem Undercover, Hot Pursuit, nie? Shift 1, Shift 2. To wszystko mam na Steamie, nie? I potem nie mam tylko Derana, ale Derana sobie kiedyś kupię. Tylko na Origina sobie kupię pewnie. Deran podobno głupi. Podobno głupi, znaczy jak grałem, nie jest taki głupi nawet. Tylko szkoda, że nie ma jazdy swobodnej, nie? No tam co jest tylko na torach, nie? Znaczy jest taka, nie wiem, jest taka jakby na trasa, nie? No. Przez całe Stany Zjednoczone, nie? No. I tam się po prostu jedzie, są takie różne wyścigi, nie? Ale to jest strasznie liniowe, tam nie możesz nic zrobić. Tam ci naprawdę gra wymusza, co masz zrobić. No, są wyścigi, nie? Ale są też te serie próbne, tam jest parę wyścigów takich innych. No wiem. Podoba mi się to, to nie ma chyba nawet tego w innych Need for Speedach, nie? Że jak jedziesz w zimie i zimie, nieraz były takie trasy, że normalnie skały się obsuwały, nie? Jest jeden taki wyścig, normalnie lawina była i na drogę wszystko leciało, nie? To? To mi się mega w Deranie podoba. Aha. No to nie, zły ran. Tego, bo są teta dwójkę mam na tym, na Originie, nie? Także tutaj to jest easy. No to też mam, za darmo był niedawno. No, no. No znaczy niedawno jak niedawno, ponad rok temu. No. Widziałem właśnie tego. Widziałem, jak to się nazywa? Rivalsa i Test Drive Unlimited dwójkę. Za cztery dychy, chyba w Pawłosiowiu. To no, było? No to się nagle pasa, ale nie jestem pewny, czy Rivals nie jest na Origina tylko. Tak coś takiego jak GTA, nie? Że kupujesz GTA, wpisujesz na jedno konto i to musi być na tym koncie, nie? Tak jak jest tym najnowszym, 2015. Bo wujek ma, on ma Battlefielda 1 i tego Need for Speeda, nie? A no. Ja miałem to on go kupić, nie? Bo on teraz nie ma nic, bo on go kupił komputer i klawiaturę z myszką, nie? No. Ma tylko monitor, bo ja monitora nie chciałem, bo ma taki stary, nie? No. I ten, i on to właśnie teraz sprzedaje, nie? Battlefielda 1 i Need for Speed, bo z Metata 2015, nie? No. Za 6 tych chyba wystawił, nie? Ale się nigdy nie zgłasza, nie? To się w tylu opłaca, serio? Nie? Ale ja też miałem od niego kupować, nie? Ale to ten. To by było lipo, bym musiał, jakbym chciał grać, to musiał na jego koncie grać, nie? No. Chyba, że wiem, jakimś cudem to napisał tam do IA. Game, czy tam do kogo, nie?
I może by to jakieś przewrócili na moje konto, ale wątpię. Uwierz, nie, bo sprzedawanie kont jest zabronione. Tak naprawdę. Nie. O, to ładnie. Na pewno by ci nie, na pewno by ci tej gry tak nie dali, nie? Uwierz. Tak samo jak z tym, jak z GTA 5 u mnie, nie? No przecież No, nikt nie znał. hasła nie wpisałeś, dosyć bana, nie? Znaczy, no co, przeinstalowałem komputer, nie? Pytam się wujka, jakie hasło, on nie pamięta. No to dobra, zgadujemy, nie? Potem gdzieś odnalazł jakieś kartkę, nie? Social Club, nie? Był napisany e-mail i hasło, nie? Login. I hasło i login, nie? Dobra, wysłał mi to na Facebooka, nie? Ja wpisuję, nie? Ganskol, nie? I twoje konto jest zablokowane z powodu wielu prób nieudanego logowania, coś takiego, nie? No No. i gówno. Próbowałem jeszcze parę razy, tam czytałem na lecie, nawet nie wiem, wątpię, żeby to było ten. Ale to Niby. jest porypane, nie? No bo powinno być coś takiego, wejść na konto e-mail, nie? Hasło czy coś takiego. No nie wiem, jak to tam jest. Nie pisało, żeby zmienić hasło, nie? Ja hasło zmieniłem, teraz nawet nie wiem, jakie jest, no i tak to nie działa, nie? Także ciu z tym, nie? Nie chcę mi się z tym srać. Kupię sobie nowe GTA kiedyś i tyle. Na zimę kupuję pewnie GTA nowe. Ja sobie ostatnio pograłem, to sobie kupiłem to autko rampę, nie? No. No, bo tak śmiesznie się nim jeździ i wszystkich wywala, nie? No. Gości jeździł czołgiem, ja mu wjechałem tym autem, nie? Wypieprzyło go 10 metrów do góry, nie? No to I fajnie, zdech. no. A to nie jest, że o to, że tak o chodzinie, że wiedzie, że go tak wywala, nie? Tylko to jest tak coś takiego jak na tych wyścigach kaskaderskich, nie? To No. takie te taśmy jakby przyspieszające, nie? Jak on tam wjedzie, no to go tak wywala śmiesznie. No tak go wywala i tak przyspiesza od razu, nie? No, tak to mnie rozwalało właśnie zawsze. Ale wiesz, co raz z gościem zrobiłem? Gość był na maksa rozpędzony na hakuczu, nie? No. Na jednym kole. O, No to i ja ładnie. go tą, ja jego tą rampą wywaliłem, nie? Wiesz, jak poleciał? No. Nie, w kosmos. Prawie ramę z banka wleciał. No, to ładnie. Ja na zimę kupuję 3 gry pewnie. GTA 5 normalnie kupuję gdzieś tam w sklepie, w Media Expert czy gdzieś, nie? Piątkę? No, piątkę. I kupuję Car Mechanica, no Allegro pewnie kupuję na Steama, bo na Allegro na Steama się lepiej opłaca. Tylko nie wiem, No. kto mi to kupi, nie? Bo ty tego nie umiesz kupować chyba, nie? Nie, tak nie umiem. Właśnie, też zbytnio nie umiem, nie wiem, do wujka jeszcze się pytam. A jak nie, no Bo to to może ci... trzeba kodać PayPala. A nie możesz zapisać w kartę? Nie, nie można. Aha. I to ten, bo nie, no jednak za 7 dych to się lepiej opłaca, nie? Kupić i grę i dwa dodatki, nie? Mazda i czy dodatek, nie? No. Bo Bo na... zawsze będzie parę autek więcej. No, na Steamie Mazda DLC 5 euro to jest dwie dychy niecałe. No. Dodge DLC to jest też niecałe dwie dychy, bo 5 euro. I Car Mechanic to już masz 4 dychy, nie? I Car No. Mechanic niecałe chyba 20 euro, nie? To jest jakieś Car Mechanic 140 chyba zł. 18, czy coś tylko tego. A, to można no tak, jak masz grubo powyżej stówki, nie? A tak to ja będę miał za 7 dych to wszystko, nie? No. Dwa razy taniej. I jeszcze ten, 60 sekund sobie muszę kupić. Kojarzysz grę? 60 seconds? No grałem. 60 sekund. Taka gra No tak. to tak, 60 seconds. Aha. Grałem. Ja ostatnio właśnie u Mafia Solid Games oglądałem, nie? Tam jeszcze jakieś stare odcinki. Tak mi się to spodobało, że hej. Też sobie kupię kiedyś. Patrzyłem to 10 euro, dałem do listy życzeń, może ich ktoś kupi. Ta, uważaj, bo ktoś ci kupi. Masz dwóch znajomych, mnie i Szweda. No. Uważaj, bo ktoś ci kupi. Ode mnie już wystarczy, dostałeś grę. Za ile jest 20 centów? No. Może jakieś promocje będę miał kiedyś na to, może coś tam będzie, to sobie wtedy kupię. Na razie pokupiłem te tych pełno Need for Speedów. O, teraz zadziałało. Co wydziałało? Nice. No bo nie mogłem zrobić misji, nie? Żeby na przykład, patrz, żeby aktywować bombę, mi się nie chciało aktywować, nie? A wiem W jaką aucie. misję, no. No to taką śmieszną misję w aucie, to jest jedna z pierwszych, nie? Bomba mi się nie chciała aktywować. A teraz mi się zaaktywowała za pierwszym razem. Ja myślałem, że mi lata wywaliło, bo mi się zaczęła gra, no nie, komputer czy to, nie? Wywaliło, No. bo mi się zaczęła gra, nie? Ła, kurna, 10 kafli. Ciebie tak śmiesznie przerwało na internecie i jeszcze live'a mi zaczęło na telefonie.
A wczoraj mi Dobra, wywaliło idę neta, kurde, zrobić wczoraj tej. Ja wczoraj o 9 poszłem spać, bo raz mi wywaliło neta, a dwa była burza. No, była burza. Nie była taka no jak mi nie niespełna wywaliło burza. neta. Nie miałem się jeździć jeszcze, ale neta mi wyrypało z tego, live ogólowka oglądałem. Aha. Na chwilę mi się zawieścił, neta nie ma. Nie wiedział. No i dachowanie, no i to jest najgorsze w trójce i we wszystkich starych częściach, że jak dachujesz, nie? To już nie wstaniesz za nie wiem co i od razu auto ci zaczyna palić. No, no. No jeszcze policja mnie za to goni! A nie mam żadnej broni! Tak, bo jest bukietka na wojnie. Auto biorę, kurde, bo jest czerwone światło. Ta gra jednak nie mądra, strzelasz do gościa, nie? A gość stoi, bo czerwone światło. Dobrze, wziąłem tego większego ciągnika, najmocniejszego. Ostatnio orałem dużo słabszym, nie? Znaczy gruberowałem na odcinku i na prostym polu sobie ledwo dawał radę, a ten tu jest taka góra, że hej, nie? Na tych polach sobie robię. A, aha. 3 łapki w górę, 4 osoby oglądają. Czyli pewnie 2 osoby, tak jakby. No. Nie, nie ma tragedii. Dobra, idę zapisać grę. 15 wyświetleń może będzie potem, jak live'a zapiszę. No. Ostatnio byłem w szoku, bo live z Burmaxa miał 65 tych minut wyświetleń. W tym ja nabiłem 58. Serio? No. Pociula! Tyle nabijałeś. No bo na telefonie oglądam cały czas, nie? No. No to się nabija, nie? No czy tak mi się wydaje, że to ja nabiję, nie? Znaczy tak byłem zszokowany. Ty, czekaj, ktoś napisał chyba. O nie. Myślałem, że ktoś napisał na czacie. Ja sobie bo kupię GTA jakieś, jak będzie na promocji jeszcze. Tak gdzieś naszło na jakieś stare GTA takie. I ostatnio na Minecrafta naszło, miałem sobie Minecrafta pobrać. Serio? No nie, możemy kiedyś pograć, mam też. Chyba. No ty, to mi tam ta siostra gra u ciebie, nie? Minecrafta. No, powiem ci, że już GTA nie ma na przecenie. Ale często jest. Czwartek godzin to też było GTA na promocji. Takie same wiem. Była, za 3,5 euro. Ja wtedy kupowałem gry właśnie. No wiem, właśnie. GTA często jest na promocji, nie? No jak będzie jeszcze kiedyś, to sobie kupię, nie? Na pewno będę kupował za 10 euro GTA trójki, nie? To już nie będziesz? Ja. To za 10 euro na pewno nie kupię GTA trójki. No to wow! San Andreas to jeszcze, no ale trójki to co ty? No. Zastanawiałem się nad Vice City zamiast San Andreasa, nie? No ale kupiłem San Andreas. San Andreas to jest na kultowa gra. No. Kurde, ledwo idę pod tę górkę, weź sobie zobacz na live zaraz. No widzę właśnie, że ledwo jedziesz 2 na godzinę jakieś, nie? Kurde, pod tą górkę. A to ładne 2 na godzinę. No, właśnie. Siedem jechałem. Liberty City epizod jest fajny. Epizod from Liberty City. Czyli czwórka, czyli z tymi dodatkami, nie? Czyli... No. The Ball of Gaetane i coś tam jeszcze było. Z tymi motorami jeszcze było. No. To jest właśnie, to są te dwa dodatki. No. Episode from Liberty City. Szwedzik ma czwórkę oryginalną i ta. Ta? No. Ja sobie Szweda muszę kiedyś w piątkę pożyczyć, bo on ma tylko banan, nie? No to on może grać w single, a ja nie mogę, nie? No. Bo ja to jest tak, jakby nie miał konta, nie? I bym się próbował. A czego on dostał bana na multika? Nie wiem, pytaj się go. Ale dostał perma? Nie wiem, co dostał. A na ile dostał? W 2021 mam niby się ban skończyć. Chyba. To już. W sumie GTA 6 jeszcze nie będzie, bo to. No, jeszcze sobie pogra z rok. No. Mida. Tak, jak zrobię w ciula, nie? Po, teraz sobie pożyczę, poczekam do 2021 i będę miał dwa GTA. Albo jedno. No!
No. Ej. Cztery osoby oglądają, trzy łapki w górę. Przynajmniej ja tak mam. A u ciebie jak tam jest? Co? No, osoby, łapki w górę. No, cztery oglądaj, cztery łapy w górę. Aha. Tu u mnie jest trzy łapy w górę. To jest ten mikrofon jeszcze. No. No to ładny. No to ty niezły jesteś, kurde, hardcore. Co, czego? Nie wiem. Ile osób, ile trwa live już? No ja nie wiem. Godzina. Prawda? Godzinę 15 minut. To jeszcze nie tak dużo. No. No to tamto małe pole to na odcinku mam wsiać, to zgruberowałem. Tutaj teraz gruberuję takie mniejsze trochę pole. Aha. Jeszcze drugą część 14, nie? To jest tu takie połączone jakby przez taki równy. No. No to na Ciekawe, czy razie. w ogóle ten, jak to się nazywa, Shadow Warrior jest online, bo nie jestem pewny. Też nie wiem nawet. Na tym polu w sumie nie wiem, trzeba tym polu kukurydzę robić. Tak, kukurydzę sobie zrobię na tym wielkim polu, chyba na 14. Aha. Znaczy na tym tutaj polewu to jest. Teraz. Na tej dłuższej połowie, bo kukurydzę tutaj po takich wybojach to chyba trochę źle będzie mi kości jednak. Na 12 myślałem kukurydzę, ale tam już była kukurydza akurat. Najgorsze uczucie, jakie może być, nie? Brakowało mi 6 puszek do 7 areny w Clash Royale, nie? I teraz mi brakuje 36, bo spadłem. To ładnie. Bo przegrałem walkę, nie? Samo jak ja w tym, w Robocrafcie się męczyłem, żeby gogla zdobyć, nie? A w końcu zdobyłem, a teraz ciężko jest go utrzymać, kurde. No w ogóle wiesz, że jak wpisałem main na Robocrafta, to dostałem 16 tych? Znaczy 15, jak tych się nazywa, tych najlepszych skrzynek plutoniowych, czy tam jakichś. Jakie 15. gwiazdy wpisałeś? No tam na początku, jak się loguje, nie? Ja przez Steama, to tam wyślij adres e-mail, to dostałem 15, nie wiem jakim cudem, nie? Wbiłem chyba Golda, to dostałem dwie, albo chyba ileś. Bo na pewno gdzieś, bo na pewno 12 nie dostał, bo tam pisze 5, a ja dostałem 15, nie? Nie wiem czego. No i dostałem 17 tych, bo jeszcze raz, że byłem najlepszy, grałem kiblem. A dwa, że wbiłem chyba rangę, czy coś takiego. To może za lewy dostać, bo za lewy się chyba dostaje dwa prytonium. Albo jedno. Nie, za lewy się jeden dostaje. To jeszcze za ten, za mężczyznę dostałeś. No, za mecz dostałem, nie? Nie, levela nie wbiłem. To wiem. Ale same gówno mi dropnęło. Wiesz, że usunęli legendarne te? Najlepsze pająka? Giry? No, najlepsze gry pająka usunęli. Ty za 11? I skrzydła nietoperza. Przecież, ej, a ja to będę miał teraz? Nie wiem. Ale nie ma już Przecież tego, ja że... dopiero wywaliłem 50 tysięcy na nogi i prawie 100 na skrzydła. No to chyba ci przepadnie 150 tysięcy. No to wyrzucę tą grę przez okno. Nie wiem, jak Sima przez okno wyrzucę w sumie. Sima nie wywalaj. Wywalaj Robocrafta samego. Napisz na Allegro, sprzedam konto Steam z Robocraftem. Za free. Bez tego, bez Steama. Sprzedam Robocrafta bez Steama, nie? Sprzedam Robocrafta na Steama bez Steama. Nie. Ciekawe, czy ktoś by kupił. Kto by się nabrał na to. Pewnie jakieś dziecko by kupiło, które ma 7 lat i tak ciągle się dziela. By się nabrało pewnie. No Nie? jakby to. No co? Nie No to ładnie. No ja wiem. Jakbym tam wystawił, nie wiem, za 5 zł, nie?
Šta da, Robocrafta napravila gdje bi si navrlo, ne? O, fajna gra za 5 zlote, ne? Kupio sam be. Viš te pisao u Robocraft. No to ne. Kurde ty, nie na tego dużego co jest na wprost metera, no to chyba już nie zdążę tego skryberować. O, to nieźle, nieźle. Ale nie ma tragedii. A ciebie jak słychać? Ciebie słychać równo ze mną, nie? Na tym, nie? Na live. No chyba tak, nie wiem. Nie wiem, ty. Nie wiem, mam wyciszonego live'a. Dobra, sobie potem pogram na zapiskę live'a. Okej. Nie wiem, bo... Nie wiem. Bo nie wiem. Ty, nie wiem. Bo grę dużo szybciej łapie, nie? Gra jest tam trochę szybciej, nie? Ekran tutaj No. i głos z gry, nie? Ale No. właśnie nie wiem, bo ty jesteś w sumie, ty jesteś na Skype, no to jest tak jakby głos z gry, z komputera, nie? W sumie nie wiem. Chyba. Nie, no trochę lipa by była. A bo ja wiem. Nie, no ale tamten making of by chyba napisał w sumie, nie? Tam jest na live. Jakby było coś źle, nie? To by się chyba skapczył, że ten. Że tego. Tam jest jeden widz na live mój. No. Cały czas siedzi. No bo najlepszy widz, co ty jeszcze? Czego się spodziewasz? Ale niedawno mi doszedł. No niedawno doszedł, no ale doszedł. Czyli zobaczę jak tam 4 oglądających. No to 3 nice. subskrypcje i 3 łapki w górę. Uuu, no To to tak na nice. pewno. Nice, nice. Czarne żywo jak na razie nikt tam nic nie pisze. To nie ma tragedii. Kto pisze? Nikt nie pisze. No to nice, nikt nie pisze. Jeden widz napisał się ma. No i bardzo. Tak No jeszcze naprawdę. Szwedzik, co ty, gościu? No, to nie widz. No. No to moderator, nie? No to ładny moderator. Kurde, to pole to ja sobie w sumie trochę... To pole to ja sobie trochę pogruberuję. Na live już go chyba nie skończę. Widzisz co ja teraz gruberuję? No. Widzisz jakie to jest wielkie? No. No. To po lewo i to na wprost gruberowałem tam te ponad godzinę, czy to mile. Serio? No w sumie... No to nie jest złe godziny. To po lewo jest takie samo długie jak to co teraz gruberuję. Tylko No. ono jest trochę wymyża, nie? No. To jest coraz krótsze jest. No i tutaj ten, i tutaj jest tak ten. W miarę no to w sumie nie ma. To co teraz robię nie jest dużo mniejsze od tej dwunastki co tutaj robiłem, nie? Tak. Dzięki. Tak. Grip GP3 jest tekst, nie ma GP2 i A zobacz to ile, po ile grid dwójka chodzi na Steamie, jak jesteś tam na Steamie. Grid 2? Grid 2 albo 1 albo Autosport. Autosport to nie, jedynka i dwójka. Czyżby goście? Nie goście, ale siostra. Jak się pisze? Co jak się pisze? Jak się pisze grid? No grid, Grant? normalny. Nie, gry idy. Co jak grant? Grid dwójka kosztuje 25. Ile? Kurde. Drogi to A grid. jedynka? Nie pokazuje jedynki. Może nie ma jednej z tym już. Dwójka kosztuje 25 euro, to na pewno. Tak by było chyba z 7, za 6,5, ale co nie wiem. Co? Miałem kupować grida. Ale nie wiem. Znaczy miałem gdzieś nawet karteczkę chyba ile kosztowało, bo ja zapisywałem sobie gry jakie miałem kupować. To nie, wrzuciłem do kosza chyba, kosz chyba wczoraj do piesek wrzuciłem. Znaczy kosz jest zawarty bez no. To powiesz sobie grida demówka. Jest za darmo? Nie. No, dzięki. Dzięki!
Proszę. To nagraj tego, jak to się nazywa. Czekaj, jaka to gra była? Dirta trójka Special Edition, czy tam Gold Edition? Nie mam Dirta trójki. Nie ma na Steamie? Nie ma na Steamie, ani nie mam go na... ja na Steamie. Czekaj. Ty go wtedy kupiłeś za 7 chyba i pół euro, potem był darmowy, a potem go nie ma już. Był darmowy? No był darmowy przez jakiś czas. Na Humble Bundle, czy jak tam to się nazywa. No to ja go z tamtej strony wziąłem. A ty go przecież kiedyś kupiłeś jeszcze Dirta trójkę. Nie. Kupiłeś go kiedyś, pamiętam. Batmana kupiłem, a nie. Kupiłeś Dirta jeszcze kiedyś, w piątej klasie. Serio? No, kupowałeś Dirta trójkę. I Dirt Showdown był na Humble Bundle. I Dirt trójka był na Humble Bundle. Tyle, że ja jak był Dirt trójka, to miałem zepsuty komputer chyba wtedy. A jak był Dirt Showdown... Nie, na odwrót. Jak był Dirt trójka, to ja miałem... to mi się nie chciało go robić. Nie, kurde, jak to było. Jedna gra, pamiętam jak była, to ja miałem zepsuty komputer, a druga potem mi się tego nie chciało robić. Patrzę sobie teraz na Humble Bumble, czy jest jakaś darmowa gra. Jakby było coś ciekawego, to wyślij. A na Originie, czy to na Uplayu, czy na Steamie nie ma nic ciekawego? Nie ma. Weź popatrz sobie zaraz. No to czekaj. Prawie drogą wjechałem. No to nice. Kurde. Chciałem kupić, kosztuje tyle, ile miałem przed tym, zanim tę grę kupiłem. Dawaj hajs, cyganie! Najgorsze, co może być. Czy kupiłeś tę kartę z piątkę już? Nie, sprzedam coś. Czekaj, kupię i się ładuję. Kup sobie PC w kartę ze dwie dychy. To będziesz miał niecałe 5 euro, nie? No, trochę, to ci nie pójdzie, nie? A ja mam jeszcze 5 zł na PC w karcie, to ci dam mój kod i ci tam ci pójdzie, nie? Te 40 euro sobie dobierze z sobie patrzę gry, chyba nie ma. Bo ja tak miałem, bo kupiłem PC w karty dwie za ten. Kupiłem dwie PC w karty, 50 i 20. No. No i to miałem ten, 50 wlazła normalnie, nie? 10 euro. A 20 nie wlazła, nie? Jest w tym jeszcze, o co chodzi, nie? Ja do ciebie pisałem, bo to nie ogarniałem tego wtedy jeszcze, nie? A dopiero potem ogarnąłem i wpisałem drugi konny. I tam cała PlayStation karta 20 poszła. Tam 4,70 chyba wtedy miałem, euro. I ten. I jeszcze poszło jakieś 40-30 euro centów z 50, nie? Aha. 50 teraz mam, on sobie teraz będzie, jak kiedyś będę kupował te 20, nie? PlayStation karty. Ale teraz jak będę doładowywał 50, to będę ten. To będę doładowywał pełną kwotę, nie? Tam 11 z czymś, nie? Bo da się tam jakiś cheatem, nie? Znaczy na YouTube widziałem. 11 ile? 11 z czymś tam 50 zł kosztuje, nie? No to ja tak zawsze doładowuję, że 11,5 euro. Aha, a jak doładowujesz? Tam się jakoś wpisuje ten. F12 klikasz na tym, na przeglądarce, nie? I tam się jakoś to wpisuje potem, nie? No, ja wiem jak. Jak do ciebie przyjadę, to mogę ci pokazać. Aha. A możesz panu dziś kiedyś w tym tygodniu nagramy coś razem? No spoko. Akinatora miałem nagrywać, już nieraz nie ma. Nie ma darmowych gier na Humble Bumble. A na Origin? Na Uplay? Na Steamie? Na Uplayu nic nie ma chyba, ale zobacz, czekaj. Aha. Ej, weź tam sobie ten. Weź sobie przygotuj trzy osoby, takie, które byś chciał poszukać na Akinatorze, nie? Weź sobie poszukaj ci potem zaraz. Okej? Dobra. No. Ja też sobie poszukam i jutro albo kiedyś się napiszę kiedy, nie? No. Do mnie wpadniesz jakiś dzień, bo ja nie wiem, czy będę w domu, nie? Dzisiaj, wczoraj miałem dzwonić do dziadka, już mi się nie chciało, nie? W sumie najwyżej mi rano obudzi, nie? A dzisiaj wieczorem zadzwonię, nie? Jak ten, jak nie będzie jutro kapło dziadziu, to ci zadzwonię, no, żebyś do mnie przyszedł, nie? No spoko. Ja na jutro nagrane odcinki.
Tylko muszę zrenderować i wrzucić, ja to tam easy. Na dzisiaj już są wrzucone, to się same opublikują o danej godzinie. No. Także jutro mogę coś bez problemu nagrywać. Aczkolwiek chciałbym też nagrać sobie tą osinę właśnie jeszcze, nie? Chociaż jeden odcinek, tak żebym miał, nie? Bo jak wracie w dziadek będzie w środę kopał, to ja w środę zostanę bez odcinka, nie? No to niezły bez odcinka. No to ładnie. No właśnie, ale wiem, głodny że... jestem, ja masakra. A jak się ten, jak się tak cały czas gada, to głodny się robi, nie? Też nie masz? No. Ja masakra. Ja rano jak wstałem, gdzieś tak o 7 jadę. Po 7 jadę, nie? Serio? Ja szybko wstałem. Ja niedawno wstałem. No ja ci się szybko wstałem. No ja poszedłem spać o 9 i o burze było mnie. To tam. Jeszcze na telefonie chwilę leżałem, grałem. Tryb samolotowy sobie włączyłem. Grałem z pół godziny. To nie, blisko 10 poszedł spać pewnie. A w co grałeś? W Call of Switcha trochę pograłem i poczytałem sobie dowcipy. I na liście posiedziałem trochę, polatałem. Cztery osoby ogląda, 3 łapki w górę. Kurde, 4 osoby się stale trzymają, nie? No. To ładnie, to ja, ty. No i 2 osoby z live'a. Jakieś chyba. Albo Szwedzik. Może. Nie ma tragedii. Ja nie chciałam jeszcze z 500 widzów już. No jakbyś chciał, to dawaj, dawaj, nagrywaj. Oj, nawet jakbym codziennie nagrywał, to mi nic nie da. Wiem. Po prostu musisz nagrywać coś, co jest na topie, nie? I co każdy ogląda. No, ale nie, farminga tak nagrywałem, bo farminga lubię, nie? Ja nagrywam głównie to, co lubię, a nie to, co jest popularne. No, najlepiej nagrywasz to, co lubisz i to, co jest popularne, nie? No. Takie kombo 2 w jednym. Czyli GTA 5 bym nagrywał, szkoda, GTA 5 już nie jest takie popularne. No już nie, jest kiedyś było. Tego, Train Mechanica 17 jeszcze myślę nagrywać. Za niedługo. Mam oryginalnego. No, znaczy, nie, bo mam pobranego w sumie. Chyba. No nie wiem. No, a też właśnie nie wiem. Ja to miałem nagrywać za nas Mechanica Maszyn Rolniczych, nie? No. Ale tak sobie myślę, nowa gra, nie? I każdy się na to rzuci jak na ciepłe bułki, nie? Takie lepsze youtuberzy, nie? Po 100 widzów, nie? No to na pewno u mnie ktoś to będzie oglądał, nie? Widziałem już tam Lucek, Jorzy coś tego nagrywał, nie? Sorry? Jorzy nagrywał? Jorzy chyba też nagrywał jeden odcinek tego. O, nawet nie wiedziałem. No ponagrywali to niektórzy youtuberzy, nie? W sumie myślę, akurat to będzie ktoś u mnie oglądał, nie? No! To jednak proszę, nie? Tydzień było modne na tą grę, a po tygodniu ustało, nie? Nikt tego nie nagrywa, nie? A nie chciałem za dużo serii znowu się brać na siebie. Tak, na początku za dużo pobierałem, bo sobie myślę, a co to takie nagrywanie, nie nagram, zrenderuję i wyrzucę, nie? No, bo, nie, no nie do końca. Po 3 odcinki dziennie chyba nawet nie raz miałem, nie? Ja pierdzie, nie. Teraz mam się starać, mieć tak jeden dziennie i to i tak jest trochę za dużo jednak. Aha. Ale teraz jeszcze będę miał 7 odcinków z jednej gry, z Chandirów, co nagrywam. No. I to mi się skończy, no to tam poniedziałek i niedziela mi chyba, nie, poniedziałek i piątek mi chyba odpadnie. To, tak już to zostanie. W tak, roku tak. Szkolnym też teraz się będę musiał trochę uczyć, tu będzie jeszcze teraz ten i kopanie ziemniaków, nie? No. Będę miał nasadzeniaki już, to od rana do wieczora. Tu będę miał jeszcze pewnie nawozy zaraz, bo nawozy też już nieraz nawoziłem. Tu jeszcze mam gdzieś raz zbrunowany, nie? Jestem w polu, pomagam, nie? No to i tak będzie ciężko, żebym się wyrobił chociaż z tymi 5 odcinkami na tydzień, nie? Jak będzie wciąż ciężko, to sobie dam najwyżej 2 odcinki na tydzień już, nie? No. Tyle. Czasami 2, czasami 3 na tydzień nie wystarczy. No, tak jak Blow robi, nie? Ma 3 miliony subów, nie? Ma 3 odcinki na tydzień miał wywalone. No. Ale nie wiem, ja jestem jakiś, nie wiem, porypany jak się jestem. Jak Reski był bardziej popularny, to ja lubiłem Blowka, nie?
teraz jest Blow bardziej popularny od Rezego, to ja oglądam bardziej Rezego niż Blowka, nie? Nie wiem. Ja nigdy nie oglądałem Rozego. Zawsze Blowka wolałem. Ja wolałem Blowka, teraz wolę Rezego. Rezego zacząłem oglądać jak Stanek był w Zjednoczonych. Te filmiki GTA 5 versus realne życie. Rzeczywistość. Co? Versus rzeczywistość. Czy coś takiego to było? Nie, tam było parę takich filmów, nie? No. Mustangi po Los Angeles się woził, nie? Albo na przykład fryzjer z GTA 5, czy coś takiego. No, było ten film też. Widziałem, oglądałem. Trzy łapki w górę, cztery osoby oglądają. No, w miarę się trzyma. W sumie w końcu ciekawe, ile tych łapek w górę jest. Nie wiem. Mi pokazuje inaczej, to mi pokazuje inaczej, ciągle już wie. To może tyle tylko u ciebie, fajnie by było, nie? No. Bo często. Czego tam taki mijek to 110? Kurde. Bo tak samo jak ostatnio oglądałem właśnie Lifehouse Mafia Solid Steam, nie? No to No. myśmy mieli po około 3000 oglądających, nie? A oni mieli po 700, nie? Nie wiem, czy była taka różnica aż. Kto miał po 700? Oni, nie, właściwie Lifehouse, nie? Brączek i Bolek. Serio? Nie wiem właśnie czego taka różnica, nie? Też nie To wiem. Aż możliwe. takiej różnicy nie powinno być. No. Ale co ja się tam znam? Co my się tym znamy? No. A ty czego na YouTube nie nagrywasz? No bo nie chce mi się. A ty. No ty. Ma internet. W sumie. A ty masz internet dużo lepszy? Tak ci wolno filmy wrzucają, nie? Nie. Co mówiłeś o tym, że cię filmy wolno wrzucają? Trochę ten tego. No bo nie renderowałem. No A jak teraz możemy to jak zacząć nie renderować, to renderujesz, no to może. taki film, nie? To zależy z tego jeszcze, nie? Bo ja nagrywałem Burnouta, akurat była taka szara, ponura pogoda, nie? No. No i trochę, nie? No to mi zajmowały, w ogóle dwa odcinki mnie zajmowały niecałe 6 giga, nie? No. Tyle, że nagrałem dwa teraz sobie, nie? Na za tydzień już, potem będzie miała nocki. No to pierwszy odcinek był 4 minuty krótszy, nie? A zajmował trochę więcej, nie? Pół giga chyba. Aha. No to i tak jest mała różnica, nie? A no jak nagrywałem Jandiry, tam już są dużo lepsze kolorki jednak, nie? I taki 12-minutowy film mi zajmuje jakieś 200 giga, nie? 200 giga? 20 giga. Aha, dobra, usłyszałem 200. 200 giga chciałbyś. No nie do końca. Ja nawet tyle miejsca na dysku bawełnianego nie mam. Nie no, mam w sumie. Ja mam dysk 1 tera. Ja też chyba. Coś takiego. No, miałem dwa razy 500. A ja mam jedną 500 na gry i na filmy. Właśnie o to mam jakieś 100, 100, teraz mam jakieś 150 gigawonnego, nie? Znaczy teraz mam 100, ale jak nie mam filmów, mam teraz parę filmów nagrane, nie? To mam 150 gigawonnego około, nie? Jedno mam takie pierdółki, jakieś mody, nie? Tam jakieś takie, nie, programy do nagrywania, coś takiego, nie? Jakieś takie miniaturki, coś takiego, nie? Tam mam jakieś 200 wolnego, nie? Tam mam No. chyba 250 giga coś podzielone. I tam też mam dosyć dużo wolnego, 180, 200 coś chyba. I mam jeszcze jeden, tam są takie, ten, wesela, nie? Tam wesela, to tam jest jakieś wesela wygrane, nie? No. Tu jest płyty, jakieś zdjęcia takie, nie? No to tam mam jakieś chyba 100 wolne coś niecałe. Aha. Także, no trochę mam, połowę dziś mam zajęte. No. A nie wiem, jak miałem mój stary drugi komputer, to ja miałem 500, 250 chyba dysk. A jak Aha. miałem 140 na te, na pliki inne, a tylko 80 na gry, nie? Jakoś tak miałem chyba podzielone. Nie wiem, właśnie nieraz brałem jakąś lepszą grę i od razu miałem 10 na czerwono, nie? No to nice. Super, halipa. Kurde, ale głodny jestem, mam masakrę. Ile live trwa w ogóle? Gdzie to się sprawdza? Godzina 40. Godzina 30. Gadasz? 40. 40? O cholera. Kurde.
Słyszysz moje krzesło? No, wciul. Wiesz, takiego czegoś trudno nie usłyszeć. Czekaj. Czekaj. Ty, co stało spiczeć teraz? O cholera. O cholera, hardkorowe krzesło. Dlatego, no w sumie nie przestało w ogóle, porwano jakieś. Czym nie jest spiczeć? Teraz się stało, rypane krzesło. No, nice krzesło. Nie, najlepsze. Skąd z Biedronki? No, to wiadomo, że jak z Biedronki to najlepsze, nie? Nie, nie może być złe jak z Biedronki. Tak mi się wydaje, że z Biedronki, ja nie jestem pewny. Tak z Biedronki to nice krzesło, ci powiem. Ty muszę kupić nowe krzesło, bo kurde, nie wiem, to na krzesło jakieś takie porypane, nie? Już mam najbardziej podwyższone to takie oparcie, nie? No. Aaaa, oparcie mam gdzieś do łopatek, nie? Serio? No, no nie, pomogę. No dawno jest. No też mam krzesło do łopatek tylko, no ale mi wystarczy na razie. Połowa tego polu mam, weź sobie zerknij do live'a. Kurde, prawda, robię. No widzę, że połowa już jest mniej więcej. Ale chyba większa troszkę. Zaraz tak fajnie ci z góry pokażę się na live'ie. Okej. A widzisz? Więcej na no widzę. Już. No, dużo więcej. No to zrobimy sobie jeszcze ludzie to pole na live. Pewnie będziemy kończyć, nie? Ty to by do ciebie o której kuzynka przejeżdża? No już jest. Już jest? No. Możesz gadać? No. Ja to. A do której możesz? Do której chcesz czy? No do której chcę. Aha, to jeszcze może wbijemy na Sosnówkę. Albo na Rolnikowo, aczkolwiek nie, na Rolnikowie najpierw jeszcze muszę nagrać sobie jeden odcinek, tajemnica. Dwa odcinki tajemnicy jeszcze muszę nagrać. Teraz będzie jeden z agregacji jeszcze. Ten to będzie w piątek i potem będą dwa tajemnice, tajemnicze odcinki jeszcze. Jako takie. I potem ten. I potem dopiero będzie Orka na live'y. Także... Rolnikowo, nie, jeszcze Sosnówkę, tam mam na Sosnówce jeszcze z godziny roboty. Aha. Także Sosnówkę mam chyba na sobotę. Albo na piątek, na Sosnówkę, nie wiem. Nie, na piątek na pewno nie, na niedzielę mam chyba Sosnówkę. Nie wiem. Też to sobie muszę przygotować, także nie wiem, może jeszcze dzisiaj zaraz biję i przygotuję. A i tu w sumie, tu mam jeszcze dwa pola do agregacji, także w sumie tutaj też to jeszcze pasowało zrobić. W sumie ja sobie w ogóle to podznaczę, bo tutaj mam jeszcze dużo na tym. Dużo na tym. Na kartce napisane 40 pola mam jeszcze do gruberowania, które to jest? O, jeszcze jedno pole mam do gruberowania, no to ładny. No to nice. 40, weź sobie zobacz na live jak chcesz, zaraz ci się pojawi. No okej. Okay. Mam 32 gruber. 32, które to jest 32? O, już się pojawiło. 40. No widzę. Czekaj, 32, gdzie to jest pole to 32? Tam to jest 32. Ja pierdolę, 32 jest do gruberowania, o kurde. To tutaj to już mam. I mam jeszcze dwa pola do agregacji, to są takie malutkie. No to jeszcze trochę. Jeszcze trochę tutaj jest do roboty. W sumie, teraz sobie tutaj puszczę pracownika. O, elegancko sobie pojechał. Może do rowu nie wpadnę. Jak myślisz? Wpadnie. Czyli. Wbiję na live'a. Zaraz zobaczymy, czy wpadnie do rowu, czy wpadnie. No ja widzę live'a, oglądam cały czas. Ja tu ujęcie robię niczym z GoPro. No gościu, oczywiście, tak trzeba. Podniosłem się na live'a, teraz będę przybliżał. Już u mnie już zawraca, zaraz zobaczysz. Okej. Okay. Nie wpadł chyba. No. No ale mu tu sprawnie poszło. No. No, nawet sprawnie idzie.
Ja wezmę tutaj jeszcze zjątko pyknę na miniaturkę. Dobra. Gdzieś? No widzę. Nawet sprawnie zawrócił skubany. Tak, tak. Także on je sobie tutaj robi. Tu stoi ten z sadzarką. Także weźmiemy sobie, odczepimy sadzarkę. I pojedziemy zagregatować na pola. Bo trochę już się pewnie znudziło to niektórym ta gruberowanie. Godzinę ileś już? No, godzinę 45. No to ładny. A w sumie nie, jeszcze było jakieś 15 minut sadzenia ziemniaków kończenia. Nie ma tragedii, gościu. Gdzie jest mój gruber? Wiem, gdzie jest mój gruber. Znaczy, agregat. Dobra. I lecę z agregacją teraz. W ogóle agregat trochę brudny jest. Może trochę lipa. A to pole na wprost, jakie to pole? Dziewiątka, też fajne pole. No. No a tutaj trochę jednak zaguję obok gospodarki. Nie mam stałych 60 FPS-ów, to na pewno. 45, 35 najmniej miałem. A jak się to wraca... tak źle. No. A jak się gra cały czas w 60 FPS, tak? A gdzieś się nagle pojawił 30, to masakra. Czujesz się jakbyś miał 5 FPS-ów przez chwilę. A jak gra cały czas w 30 FPS-ów, to już masz light, nie? No. Tak zawsze. Albo jak jest 60 spadnie do 40, nie? No, chociaż no, do 50 spadnie to już czuję, że jak laguje. No. Nie wiem, teraz się taki wybredny zrobiłem. Dawno tutaj grałem 20 FPS, tak i było dobrze. Na starym komputerze każdy tak to grać. Ale... no... przyzwyczaiłeś się do lepszego, no to wiesz. No. No, ale jak ja pamiętam, jak ja nieraz jechałem do wujka, nie? GTA mu chodziło właśnie 60 na moim kampie, nie? 30? No, mi chodziło, ale na wysokich. No i ten. Zawsze. Wow, nie, jak to fajnie chodzi, a to było tylko 30, ja nieraz grałem w Farminga u niego, nie? 17, gdzie miał na very high 60 FPS-ów, nie? Bez modów, no to ja się czułem, jakby to samo coś za mnie robiło, nie? Jakby to samo jeździło, tak się czułem, nie? No bo kurde, właśnie wczoraj już z 20 FPS-ów na 60, nie? No to w sumie tak. To jest jednak różnica w ciulu. No. No tak bym tego manieczyłem wtedy, czy masakra. Jego nie było, nie? Bo jak on był, to mu dawałem zawsze. On nie razie tam chodził i on im dawał, nie? No. Jak byłem taki większy. Bo jak byłem taki krudopelek, no to mi nigdy nie dawał, bo zawsze mu coś powstrzykałem. Tak jak z tego, teraz Kasperka kojarzysz? Mojego syna. No. No. On masakra. Ostatnio mama przyszła mi kwiatki podlewała, nie? I prosiła no. mnie, że mnie ze zasłonę wziął, nie? To poszedł, nie? On się pyta, czy może, nie? I mówię, nie, nie, bo grałem akurat w skanie track driving grałem, bo chciałem zobaczyć, nie? To dobra, pokazałem mu jedną trasę, nie? I mówię, się pyta, czy może. Mówię, nie, bo to jest trudna trasa akurat, nie? To były to niebezpieczne przejazdy, tylko w kategorii miałem, nie? No. Mówię, nie, nie. Ja ten mamę trzymam firankę, nie? Za chwilę patrzę, on sobie siedzi i gra, nie? Escape'a włączył, nie? Ja mówię, nie graj, bo ten, bo zaraz coś uderzysz, nie? No to dobrze, odszedł, nie? A escape'a włączyć to już nie kliknął i czas leciał, nie? I mniej punktu dostałem przez niego. No to nie zły Kasperek. To idź. To jest, nie mam to. Albo ten, i raz jechałem do chłopic, nie? Do sklepu, nie? On nie był, nie? To jakbym go wziął do sklepu, no to zawsze przyleciał, nie? I zawsze coś bierze, on sobie zawsze coś bierze, nie pytacie, nie? Czy mi kupisz, czy nie?
I przy kasie ci dodaje, nie? Już mu nie raz mówiłem, weź to odłóż albo coś, nie? Nawet nie raz miała mnie wysłała po coś, nie? I on nie rozumie tego, że ja nie mam pieniędzy, mama mi dała tylko na co to kupić, nie? On No. sobie bierze jakąś rzecz, bo to chce i tyle, nie? A No co i sobie co? na przykład bierze? Zawsze te Chipsy kubusie. jakieś? Nie, kubusie zawsze brał. Ale? Ja mówię, nie mam pieniędzy, bo mama mi dała tylko na chleb, nie? No dobra, jakoś to odłożył, nie? Ale jak był tata, to już się nie dał namówić. Musiał to mieć i tyle, nie? Bo jak tata nie ma pieniędzy. Nawet ja też nie rozumiałem, nie? A jak go zostawiłem właśnie wtedy w domu, nie? A grałem w Eurotrucka, nie? Bo on też lubił, właśnie jego tata jeździ tirami i lubi takie gry o tirach, nie? To on raz jak mnie prosi, żebym włączył to, no to mu włączę, nie? Znaczy ja sobie pogram, nie? I mówiłem mu nie graj, bo na autostradzie bym mu dał, może bym sobie poradził, nie? A akurat jeździłem po górach, no to ja miałem jeszcze manualne biegi itp. itd., nie? To wiedziałem, że on sobie nie poradzi, nie? Dobra, mówię mu nie graj, nie poczekaj, zaraz przyjadę, nie? Ale co się okazuje? Ja przyjeżdżam, on sobie włącza farminga z maskę, nie? Jesteś? No jestem. On sobie włącza tego farminga z maskę, nie? No. I ten, a ja wtedy miałem, nie wiem, w polu chyba miałem jechać, nie? Nie, tacie, albo tacie miałem coś pomagać, nie wiem. I włączyłem, nie? Dobra, on poszedł, nie? Ja na drugi dzień włączyłem Eurotrucka, ja pierdzielę. Był jakieś 100 km dalej, nie? Niedaleko, bo w Eurotrucku się szybko kilometry nie obijają, nie? Był w jakimś No mieście wiem, już. no. Co? No. Był w jakimś mieście już, nie? I No. co lepsze, był zawiśnięty na barierce, to raz. Dwa, miał równiutkie 100 uszkodzeń, 100% uszkodzeń, a jak ja poszłem, miałem około 4. I Aha. weź mu przemów do mózgu. Jeszcze miałem ci coś mówić, tylko zapomniałem. Tak. A w ogóle chyba znowu zacznę nawijać sobie pońce na dogry. Zacznę chyba znowu nawijać pońce na dogry. A co tam ciekawego jest? No 10 euro na Steama. Albo Passive Card za dwie dychy. A Albo ile 10 pieniędzy? kluczy Steam za tam chyba 1500 Też dużo. końców. No dobra. A bo ostatnio mama mówiła, jego mi kazała naprawić mu komputer, nie? Bo coś tam porobił, nie? Ja przychodzę, gości zgadnij, co odrypał on. Co? Zgadnij. Odłączył gniazdka wszystko? Nie. Odwrócił ekran o 180 stopni. Ja nawet nie wiedziałem, taki coś tam na 700, nie? Gdzie się zmienia rozdzielczość, nie? No. Nawet nigdy na to nie patrzyłem, nie? Jest obrót, nie? I jest w lewo, w prawo i do góry nogami, coś takiego, nie? No. I on wrócił do góry nogami, nie? I normalnie, jechałeś myszką do góry, nie? To myszka szła na dół, nie? Do góry nogami wszystko było. No to kontrol alt strzałka w dół. Serio? Nawet nie widziałem. Cześć, No. zobaczę. O nie, bo... jeszcze live'a Co? zepsuję. No mi tak Nie. działa. Ctrl Alt Aha. strzałka w dół to normalnie widzę. Czekaj, zobaczę sobie twojego live'a do góry nogami. A jeszcze nie włączyłem. O nie, najgorzej to wygląda, ale ja sobie włączyłem. Wiesz, jak to śmiesznie wygląda? On zawsze, teraz mu daje, nie? I zawsze ten skręca WASD, nie? No to No. zawsze naciśnie albo Ctrl, albo Start, albo Alt, albo Shift, nie? Albo Z naciśnie, nie wiem, jak on te giry trzyma. Serio? 100 km dalej, 100% uszkodzeń na iskę sferek. Bo Lepszego on nie nie ma. jest gratan, że z lewej ręki palec wskazujący ma na W i kciukiem daje A, nie? A i jest, nie? Daje kciukiem. A drugą rękę ma na D cały czas, nie? Ja nie wiem, jak to można grać. Co? Że jak on to robi? Że z lewej ręki palec wskazujący ma na W cały czas, nie? No. A kciukiem daje na A i jest, nie? Tylko A i jest, nie? A z prawej ręki palcem wskazującym ma zawsze wciska D, nie? No nie wiem. Jak palcem wskazującym gazuje, a kciuki ma tam między A, D i S, nie? Najlepiej chyba, ja za prawą rękę mam wolną, nie? W farmingu to do myszki mam.
No to tak, no to jedną ręką powinno się całą klawiaturę ogarnąć, a drugą czołg przecież. No, chyba że w Need for Speedach, nie? No to tam się nie po co ci ręka na miejsce, nie? No to ja tam zawsze prawą ręką, nie? Mam strzałki, nie? I nieraz jestem pod kontrolą, nie? Prawym, jak mam coś do poklikania jeszcze tam muszę, nie? To mam, nie? A tak ono to drugą rękę mam to zawsze, nie wiem, do nitra czy do jakichś tam pierdół, nie? To Zawsze tam się tak. przyjdę, bo nie mam czego sobie do dupy wsadzić, nie? Tak, nice, nice job. Cześć, ja zobaczę jak tam mój pracownik. Ty, on prawie to pole skończył już, rypany. No, Ja sobie zobacz, na razie a, bo ty zaraz z tym sprawdzę. pracownikiem robisz, no. Co? Bo ty z tym pracownikiem robisz. Znaczy on robi, ja robię coś innego. Zaraz będzie na live, ci ten ci się wyświetli, nie? Co on tam robi? No, widzisz? No widzę, widzę. Już tam mało co zostało, ile? Dwa przejazdy pewnie, może nawet na raz weźmie. Wątpię, że pracownik na raz to weźmie. No, a nie, Bo tak bierze. A nie, patrz, wiesz. takie popierdółki zostawię, widzisz? Zaraz zobaczysz. Czekaj, wezmę go, przestawię. A, i tu jest jeszcze szerzej, no to on nie wiem, żeby on to wziął tutaj. Czyli zaraz będzie. O, takie popierdółki zostawię z kawałek, widzisz? No widzę i to trzeba będzie znowu pojeździć po tym. Czyli spróbuję go ustawić tak, żeby nie robił tych mijaków, aczkolwiek i tak będzie robił. Rypany karakan. No, kurde. Jak nie z tej strony, to z tej strony zrobi mijaka. No i Rypany bardzo karakan. dobrze. Co ty tam zrobiłeś? Co? Co ty tam zrobiłeś? Nic. Co Jak to miałem nic? zrobić? Nie, mikrofon połamałeś chyba. Nie. Dobra, w miarę to zrobi najwyżej już po raz tam. To pole tutaj muszę dokończyć jeszcze gruberować. Ten kawalun to taki. Wezmę sobie w ogóle poodznaczę na tym. Mam taki zeszyt specjalny do farminga i do jakichś tam gierek, nie? I sobie zapisuję co mam robić. No to na jest chyba nie. Czyli Nic, nic. wezmę to sobie poodmykam. Agregacja tutaj, to agregacja. Czternastka gruber. I dwunastka gruber jest. Jeszcze gruber ma być na. To jak gumny chyba jakieś duchy są. Tak. Czekaj, na No, co no. jest... No. No, no. Na 32, tak jest. Dobra. Gitara. Teraz na farmę jadę. O kurde. To Pracownik z tam... diedem było tak samo jak z Paydayem. Na początku niedawno No. była przycena, nie? Jakieś pół miesiąca temu, czy tam miesiąc temu był za free i usunęli ze Steama, nie? Hajba. Widzisz co No. hajba. Mam wyciszonego. Przed chwilą nie miałeś, bo było echo. Ja mam wyciszonego cały czas. No to może mi się coś zesłało, albo tobie. Nieraz jest takie echo na Steamie. Na Skype'ie dziwne. No wiem. Szkodzik napisem na live, czy mam rower. Nie masz roweru, zgubił ci się. Nie, bo mi się rower zepsuł, no dobrze mówi. Serio? Mi się ten środek taki zepsuł, gdzie są pedały, nie? No. Gdzie są pedały, tam jest taka, nie wiem, ośka czy co tam jest, nie? I mi całe pedały latały, nie? Ja to dawno dokręciłem. Znaczy, ja to dokręciłem, nie? Tam takie dwie śruby były. Znaczy, tata mi to No dokręcił, nie? wiem o co chodzi, no. Ale nie wiem, potem mi się dowało, że to tak samo jest, nie?
Tata, nie, mówi, że to gdzieś jakoś inaczej jest, nie? I wziął to całe rozebrał, nie? I tam jesteś rozwalony, nie? No, nawet nie wiedział, jak to ściągnąć, nie? To zawiesz do rowerowego. To Szwedzik, jak jeśli do najpierw, to jak coś, to będę miał ten. Gdzieś tak dzisiaj, gdzieś tak po 16 pewnie. Po 17 dopiero. Napisał XD, a dzisiaj będziesz zbierał czy coś. No to A on. XD. Nie, ale on ma spóźnienie, bo on dopiero teraz widzi to, co ja właśnie mówiłem na live, nie? No wiem. On ma spóźnienie, no to. A teraz słyszy to, co ja mówiłem przed chwilą. No to nice. Dobra, jak to mój pracownik? O, kurde, w telefon zrypałem. No to fajnie. Nie wiem. Do szpeda teraz ten. Nie wiem, ten. Jak mi się będzie chciało, to może pojeździć gdzieś potem chwilę. Ja też może pojeżdżę. No to pojeździmy we trzech sobie. Kurde, jakiś autobus jedzie, słyszysz? No, słyszę. Rypany autobus. Ten tą drogą koło mnie jechał. No to ładnie. No i nie wiem, po czym on tu jechał. Ostatni jechał autobus, nie? To kurde przez pół górki hamował, nie? A on tak hamował, że tak hamulce mu skwierczały śmiesznie, nie? No wiem. Się nie zesrą. Jeszcze miałem okno uchylone. Akurat nagrywałem. Nie wiem, na jakim to odcinku nawet jest. No to wyczuł moment. No. Wyczuł. Za chwilę jakimś zatorem jedzie do kurde do góry. W sensie, a ja pierwszy wkurzyłem w okno zatorem. Na kolejny odcinek już. No i bardzo dobrze. No i gitara. Szwedzik jesteś? Nie jesteś? Ja w sumie dzisiaj nie pojeździł, a o której ty będziesz mógł jeździć, jak będziesz mógł? No, gdzieś koło trzecia, czwarta, może piąta, szósta. No to gdzieś tak piąta, szósta będę mógł, myślę. Okej. Bo tata najszybciej o trzeciej z roboty wyjdzie. Zanim jeszcze pojedzie tam do rowerowego, odbierze to, nie? Ale jeszcze miałem tam powiedzieć hamulcami, nie? Bo nie wiem, mi hamulce, nie? I albo tak mam, żeby hamowały jako tako, nie? To jak zacisnę, hamują dobrze, nie? Ale jak mam poluzowane, nie? Znaczy jak mam nie zaciśnięte hamulce, nie? Nie hamuje, No. no to koło mi samo praktycznie hamuje, nie? A jak poluzuję, no to koło mi nie hamuje, ale znowu nie mam w ogóle hamulców, nie? Aha. No nie wiem. A to już rozbierałem to całe stato i nie wiem, co tam jest tak, nie? Zachwiane. Nie mam pojęcia. No. Ty jak szwedzik, to pewnie ludzi na live mi wywala. Bo jest moderatorem. No. Nie wiem, No a co myślałeś? cztery osoby ogląda. To nie wiem, Szwedzik ogląda czy nie ogląda. Znając jego, to wyszedł. Pewnie wyszedł. Wkurzył się, że roweru jeszcze nie ma i wyszedł wkurzony. No. On to masakra, tak jajo ciśnie na to jeżdżenie rowerami, że masakra. Serio? No. To ja też bym sobie pojeździł, ale. Nie mam roweru, to hulaj nogą mam jeździć, hulaj nogą mam. Hulaj nogę na komunię dostałem, no to komunię miałem w Dodkowicach sali, nie? Tam w Grzybku, wiesz, nie? Orientujesz się. No wiem, no To wiem. tam jest taki fajny parkiet, nie? No. To ja całą komunię hulaj nogą po parkiecie jeździłem. Bo takie pieniądze. No to na jest hulajnoga ci tylko tyle No, powiem. a szalałem, z garażu dostałem od razu, kostumie ubrałem, nie hulajnogą, jak szalałem. Szalałeś. No, a potem Jak to każdy. przyjechałem do chałupy i co, hulajnogą nie mam gdzie jeździć, bo kurde, nawet jak asfalt zrobił, no to ten asfalt nie jest taki fajny, idealnie równy, nie? No. I hulajnogą wciąż dupę jeździ.
U mnie po kamyczkach, no to albo mnie nieraz podcięło, gdzieś sobie prawie zęby wybiłem, albo mi ten, albo hulajnoga tak śmiesznie tylnikowo się podniosło, nie? I mi w kosteczkę walnęło i gówno. I gówno, no i się zestrałeś. Kosteczki nie bolały, tylko hulajnoga rzuciłem do garażu, leży do tej pory. Tak jak ja ostatnio cię na rowerze wyrypałem. Po szkołę? No. Chciałem się napić, bo mi w gardle wyschło. Dobra. Gitara. Dobra. Kurde, aż mnie brzuch rozbalał. Rypany. No to niezły brzuch. No, rypany, karakan. No, najlepszy. Bez Biedronki. No. Kurde, mijakę zrobiłem. Co zrobiłeś? Mijaka. Aha. Mi moja mijaka. No to nawet Szwedzik nie może wytrzymać ze zderzeniem na rowerach tych, nie? Nie ma szpędzika, bo jak on był, to już by na bank coś napisał. No. Kurde, prawie cały zbiór. Nie wiem, w sumie cały nie. Ale trochę paliwa spaliłem dzisiaj w tym zadurze. Kurde, ja tak chyba dzisiaj dwóch tych pól jeszcze nie zagruberuję. Chyba nie ma opcji dzisiaj. Jeszcze mam 40 i 26 chyba. Nie, 32 mam jeszcze. Tak. No, czyli jeszcze trochę. No. Ta w sumie jak wiem, te dwa pola razem wzięte są tak gdzieś jak dwunastka. A dwunastka. Oj. A dwunastkę ja ile zgruberowałem? Ja wiem, z pół godziny niecałe. No chyba. Nie wiem nawet. Kur jedzie jakimś kamazem pod górkę i może podjechać. Ja wiem. Ty jechało. No, ja nie wiem. Ja mam okno u siebie zamknięte tutaj od drogi, ale obok w pokoju jest otwarte i wszystko słychać, tak? Tak. No to tak, mówię. Kurde, już mi uszy bolą. Z czego? ze słuchawek. Ja mam ciężkie słuchawki, aczkolwiek tak są nawet wygodne. To jest, ja miałem dawno takie słuchawki, jakbyś mnie w szkole dawno kojarzysz? No. No ja miałem takie słuchawki, tak mi uszy bolały po 20 minutach już. Ale jak kupiłem te, no to masakra, na tym nie mogłem siedzieć, nie? Mi uszy bolały, a teraz się przyzwyczaiłem już. Są fajnie wycieczone, nie? Bo tam jednak jak coś nam się dzieje obok, bo to ja tego tak dobrze nie słyszę już, nie? To jest plus. No, ja tak samo. Właśnie dobrze, że coś takiego jest, nie? No. Ja mam tak samo. Aczkolwiek zawsze, nie wiem czy zauważyłeś, ale zawsze mam takie jakby ten, obok uszu takie wyklepane, nie? No. Zauważyłeś? No. No, obok uszu mam takie wyklepane i na szybko głowy, bo ja obok uszu mam takie gąbki jeszcze, żeby mnie głowa nie bolała od tego, nie? I na czubku mam też takie jeszcze uchwy, dzieciak, słuchawkę, nie? No wiem. Przez głowę, nie? I tam mam jeszcze taką piankę, nie? Żeby też mnie nie gniotło w głowę, nie? No. I zawsze mam tego ten wybite, nie? No Szczególnie, to że niezłe. raz umyję łeb, nie? I jak są rodzice w pokoju, nie? No to ona jak gra, no to jest lepiej na słuchawkach, nie? No ale nieraz ogląda kogoś na YouTubie, no to nie chcę tego oglądać na tym, nie? Na głośnikach. No. Tu myję łeb, nie? Założę słuchawki zaraz, nie? To też źle, tak jak ubieram słuchawki na mokry łeb, nie? Bo raz, że słuchawki potem będą mokre miejscami, nie? A dwa, że właśnie już włosy mi się tak kształtują tego, nie? Ja potem jak wyschnie tak, zaschnie, to już potem tak zostanie mi, nie? Takie No. wyklepane. Musiałbym mieć głowę na noc od razu, nie? Potem jak i nie ubierę słuchawek, nie? I rano jak się budzę, no to ten. No to jak ubrę słuchawki, może by mi tak nie było od razu, nie? No może. No
No, ale idealnych słuchawek nie znajdziesz. Albo będą niewygodne, albo będą za ciężkie, nie? Bo jakbym miał znowuś bez tego spodnika na górze, nie? Albo jakby on był jakoś wyżej, nie? No. No to znowu by mi słuchawki leciały, nie? Bo jak on by był wyżej, no to bym się tylko na samych uszach trzymał, nie? No. I miał znowu też uszy odbite, nie? Na uszach. Nie ma idealnych, ale każde słuchawki są na swój sposób dobre. No. Nie, No, każdy. oprócz te Skype and More. Nie wiem, jakie to są. Bo te słuchawki, co ty miałeś, nie? Tam pisze Skype and More, się tak nazywają, nie? Aha. No więc... Jakie to masakry? Oprócz tych są dobre wszystkie, nie? Nie, oprócz tych, te jeszcze ujdą, nie? Ja miałem dawno Tracery, nie? Jeszcze. Kupiłem sobie słuchawki Tracer, nie? Za 26 zł na Allegro. Płaciłem, nie, za 18 zł na Allegro i 26 zapłaciłem z przesyłką chyba. Albo 36. Nie wiem. I ten. Były słuchawki, były dosyć wygodne, ale kabelki miały takie małe, że masakra, nie? Gdzieś raz, nie wiem, czy to ja, czy to kto, nie? Pociągnął słuchawka, jednak nie działało, nie? No. Potem tak samo, gdzieś zaskoczyłem nogą, urwał się kabelek, nie? I do tej pory tylko jedna słuchawka działa. Teraz, Serio? no, teraz tu mam ten kabel w środku i tu mam jeszcze taki ten jakby, nie? Gumowy, nie wiem, jak to nazwać. No Taki wiem, o gruby. co ci chodzi mniej No, taki więcej. gruby kabel, nie? To mi się nie No. urwie, raz mi słuchawki z głowy spadły, nie? Nie wiem, Wiesz, jakby ile źle. razy mi spadły? Raz właśnie mi spadły, nie? I ten, jeszcze trzymałem na kablu, już myślałem, oho, pewnie kabel się wyrwał, nie? Ale o dziwo, tam się nic nie podziało, nie? Tylko raz, że to już kupiłem, bo to słuchawki, co ja kupiłem, to one już były ostatnie, nie? No to tam był zatrzask wyłamany już troszkę, tam była ta lewa słuchawka troszkę, nie? Ale to nie przeszkadza w niczym. I jeszcze jak mi spadł, no to tam troszkę ten zatrzask jeden pewnie popuścił gdzieś, nie? I mi lata to takie, ja mam takie świecące jeszcze tam, nie? No wiem. I ten w ogóle te nauszniki trochę zostały, tam pewnie jakiś zatrzask się wyłamał. A Może. skończył z tym. Ja mam poświetlające, nie? Ja mam trzy kable, nie? Z takim tym właśnie idzie trzy kable, nie? No. Takim głównym, nie? I to tam jest na przy końcu rozwidlenie, nie? Mam takie normalne kabelki i tam mam kabel na słuchawki, kabel na mikrofon i kabel na USB, na podświetlenie. Aha. Tyle, że jak włączę komputer, no to cały czas świeci. To mam w dupie, nie? Myślałem taką podkładkę, jak mam mi wujek, nie? Że on ma podkładkę na USB i ten. I się świeci. I no, i na USB i też świeci, i on ma tam jeszcze trzy inne wejścia na USB, nie? To jest także fajny bajer, nie? Jakbym sobie taką Podkładka pod. ma trzy wejścia? No, i ona Fu, to świeci. nice. Ale Fajne. pewnie droga, pewnie jest Razera. Nie, to jest jakaś angielska, bo jak z Anglii jeszcze przywiózł kiedyś, nie? Tak? Nie widziałem takich w Polsce nigdzie, na Allegro nigdzie, nie? Ja Tylko. widziałem takie podkładki, Aha. w sklepach są często, ale to z Razera wiesz jak droga, No, nie? z Razera drogie są. To właśnie wszystko fajne, tylko jest przetarta cała, nie? Ale ja wtedy sobie gdzieś podkładkę zrobił gdzieś na jakiś wyłącznik na kablu, nie? No. I słuchawki sobie popodłączył to wszystko, nie? Tam jakieś tam przedłużniki, nie? Bo kabel wyładzi dopiero tam z tyłu, przy wejściu, nie? Na USB No. od podświetlenia, nie? To tam sobie dał jakiś ten przedłużnik, nie? Fajny. I to bym potem podłączył do podkładki, nie? I to by fajnie wszystko poświetlało się, jakby wyłączył przyciskiem. No, fajnie by było. Kurde, chyba będę musiał jeszcze pojechać zatankować. Bo chyba mi nie starczy paliwa na te dwa pola, na to pole i jeszcze na jedno pole chyba. No, ja nie wiem. No ja nie wiem, najwyżej przyjdzie spać. Cztery osoby oglądają stałe. Kurde, elegancko idzie. No, nieźle, nieźle. Nie ma tragedii. 213, 213, 2 godziny 13 już. No. Telefon mi zaraz padnie. Jestem ciekawy, ile miałem procent, jak włączyłem live na telefonie. Teraz mam 25. Pewnie dużo, bo go wczoraj ładowałem gdzieś. O 16. O 17, gdzieś tak. Tylko odłączyłem. Aha. No to nieźle.
Jutro będzie jeszcze pewnie jeden live, jak nie pojadę w pole. Jeszcze o tej samej porze, no to jak też to możesz być. Może wbiję. No. I tego, i ten. I ten. I jutro osinę już będę pewnie ogarniętą, i dzisiaj jeszcze zgruberuję te dwa pola. To jutro sobie nagram osinę, dwa odcinki, pewnie. No. Nie I... no, powinieneś zdążyć, myślę. No, a tak jeszcze z pół godziny live'a mi się zrobię. Do 3 godzin dobiję. Tak Do trzech myślałem, że... godzin? No, tak myślałem, że zrobię 3 godzinnego live'a dzisiaj. Aha. A jednak jak live to ma być długi, nie? Bo na live'a pół godzinnego, 3 godzinnego to się nie opłaca wbijać, nie? No, to jest akurat racja. Jutro sobie zrobię pewnie live'a z tego. Z Sosnówki, jak będę w domu. Tam to będzie godzinę live'a pewnie i potem sobie, nie wiem, wbijemy albo, nie wiem, rolnikowo to mam ogarnięte, no to albo sobie ogarnę już jutro, żeby był farming. To sobie ogarnę farminga na bonusie, aczkolwiek to i tak będę musiał zmieniać tytuły i wszystko. Także raczej potem jutro wbijemy jeszcze tego Robocrafta, nie? Jeszcze No. pogramy razem albo jakiegoś Warmaxa, nie? Czy coś, nie? No spoko. Albo War Thundera. Ty masz War Thundera? War Thundera nie mam. Mam World of Tanks. No czyli World of Tanksa. No to mam. No to gitara, no to jutro możemy z World of Tanksa pojechać. No Bo ja spoko. nagrałem tylko jeden odcinek z World of Tanksa i tak seria u mnie zamarła, nie? Także pasowałoby to jakoś zrobić. Aha. W ogóle O, to myślę... ja sobie od razu na dogry będę nabijał. A no. Zrobię sobie nowe konto. A ile tam trzeba bitwy zrobić na dogry? Trzeba zrobić chyba ileś tam misji, tym jak to się nazywa. Chyba trzeba zrobić 5 walk tierem drugim. Dostajesz chyba tam ileś points, sumie coś takiego mniej więcej. Aha, bo na Mortki Game to było najpierw 10 bitew, nie? No. 300 punktów, potem było 30 bitew chyba, albo 25. 25 było. I dostawało się też 300 punktów, a potem było 50, nie? I dostawało No. się 1300 po 1000 punktów, bo 1300, nie? Aha. I ten. I to było gadka. Ja sobie nabiłem 56 bitew, nie? No. A teraz jeszcze wyzwanie, no i jakaś nagroda. Coś tam wygraj FIFA, coś tam 16 chyba, albo 17, nie? No wiem. Zrób dowolne zadanie z gry World of Tanks, nie? To ja weszłem do World of Tanks, nie? Zrobiłem zdjęcie, 56 bitew rozegrane, nie? A to mi wyskoczyło, nie? Przepraszamy, ale twoje konto ma za dużo bitew ma za dużo bitew rozegranych, prosimy zrobić nowe konto, nie? Serio? No. No i lipa, a pisało, że może być na istniejącym koncie, nie? To już tak miałem dwa razy. Aha. Najpierw było też, że zrób pierwsze zadanie z gry World of Tanks, że tam 10 bitew, ja mam 56, nie? Zrobiłem screena, nie? Wysłałem, nie? I tak samo, nie? Przepraszamy, na twoje konto ma za dużo rozegranych bitw, nie? Prosimy zrobić nowe konto, nie? A pisało, że zdjęcie może być zrobione z istniejącego konta, nie? No to nie wiem. No chyba, że masz, nie wiem, 10 bitew rozegrane, czy 12, a kto ma takie konto akurat i ma akurat tyle bitew, nie? Mało No. kto. Czy porypane trochę. No ale co zrobi, jak nic nie zrobi? Dobra, to pole już prawie kończę. Jeszcze będę miał jedno pole. I Tak. będzie git. Czekaj, akurat live'a mam teraz ile? Ile mam live'a? 2 godziny 20 prawie. To akurat do drugiej sobie zrobimy live'a. No to będzie 3 godziny 10. Do drugiej? Do trzeciej. No do drugiej gdzieś tak. No, do drugiej. Okej. Ja tutaj mam godzinę w prawym górnym rogu. Formingu, no to easy. No. Jeszcze bym musiał obczaić, jak nagrywać OBS-em, bo OBS-em by mi się chyba dużo lepiej nagrywało. Nie wiesz? Nie. Ja wiem. Aha. Czy było jakieś tam. Nie wiem, co tam było. Jakieś Cinquecento chyba Sporting pojechało. Seicento. Ta, Seicento Sporting. Cinquecento nie ma.
Chiquachento. Kaszka i kiczęto. Tak. Michał jakiś. Jacek. No Redukcja i właśnie. poszedł. Redukcja i poszedł z góry, bo słyszałem przez okno. To. Rybka, nie karakan. No to najlepszy karakan. Kurde, zaraz mi uchod panie. Czego? No bo te słuchawki one wyglądają. Znaczy wygląda są, ale już mi uszy bolą o nich. Oj, chyba mój telefon do pierwszej nie wytrzyma, do drugiej nie wytrzyma. Będzie chyba go trzeba podładować trochę. Karakana. Aha. No to niezły karakan. O, przyjdzie ktoś na czacie, nie? Jednak nie wiem jak dla niektórych, a dla mnie to jest ważne. Jednak jak ja napiszę na czacie, a ktoś mi pisze, nie? Albo odpowie. No. Jak mi raz Lutek odpowiedział na live na Facebooku, nie napisałem, bo on coś mówił, że nagrał film, nie? Ale nie wiem, czy go wrzucić, nie? Bo coś tam, bo nie, coś tam, nie? Na Facebooku napisałem, wrzucę ten film, dodałem emotkę, nie? A on za chwilę wrzucę ten film, nie? I przeczytał moją nazwę na Facebooku, nie? Ja myślałem, że się zesrał. Mój jak na tamte czasy najlepszy YouTuber odpowiedział na moje pytanie na live, nie? Tak jak wczoraj dobijałem się do Masty Solec, właśnie oglądałem live'a, nie? Czy się chciałem spytać Bolka właśnie, czym on nagrywa, renderuje i streamuje, nie? No to napisałem może 7 razy, nie? I ani razu mi nie odpowiedzieli, nie? Wkurzyłem Serio? na najwyższą. Znaczy one to mają jako taki spam na czacie, nie? No a nie aż tak duży, no to mogliby odpowiedzieć, nie? Zobaczyć. No mogliby. Szczególnie, że tam niektórzy nieraz było tak, że jeden moment przez jakiś czas, nie cały czas ktoś się to czat nie patrzył. Aha, ja akurat cię wypominali, nie? No nie wiem. Tak. Dobra, to pole mam załatwione. Czyli pole numer 40 gruber. Elegancko 14. Tutaj gruber i jeszcze 32 na gruber mi zostało tylko. Tak jest. No to nie tak dużo nawet. No, to nie jest takie duże, prawie małe pole dosyć gdzieś, nie? No. I tu mi zostanie tylko siewy i wałowanie na trójce. No to sobie. W sumie trójka jakie to pole jest? Nie, na trójce w sumie nie chcę robić siewów, bo tam już robiłem gruberowanie. Chyba, że na live. Nie, w sumie. Nie, live mówiłem, że będzie do drugiej. Drugiej? No to sobie w sumie jeszcze jak zdążę, to sobie będę mógł zrobić siewy na trójce, jak zdążę. No. Tutaj mam na kartce napisane jeszcze siewy i wałowanie na trójce. No to siewy bym sobie zrobił na trójce teraz na live. Potem bym nagrał jeden odcinek. Jeden odcinek z tego. Z siewu na 12. Potem bym nagrał wałowanie. Na trójce właśnie. Potem tam nagrał, nie wiem, siewy kukurydzy, bo kukurydzy się trochę później zawsze sieje. Tam będzie, bo chociaż na odcinku było realnie. Siewy kukurydzy bym nagrał No. potem. No gdzieś na jakimś polu. Potem by to sobie zrobił live'a i wszystko posiał, albo nawet tak on sobie to porobił wszystko. No i potem miał opryski i nawozy, nie? Tak. Czyli jeszcze 6 odcinków do żniw. W sumie może nawet więcej, bo planowałem się zająć zwierzętami jako takimi już. Aha. I ty w ogóle ten mój gruber jest magiczny. Czego? Czyli robiłem już, no robię nim prawie odkąd live'a zacząłem, nie? I kurde, robię, nie? Ciągnik jest tutaj uwolony, by go w gówno wsadził i wyciągnął, nie? A gruber jest czysty. Ja nie wiem. Serio? No albo coś mi się zbugowało, albo coś. Nie, no magiczny gruber ci tyle tylko powiem, bo nic więcej chyba nie można. Ja w 15 miałem w tym modu Drive Control, nie? Że tam dodaję im parę takich bajerów fajnych, nie? No.
To w 15 tak miałem właśnie, ale to było 15 i to była całkiem inna wersja, nie? A tutaj to mi się normalnie na innych zapisach, na innych zapisach normalnie brudzą maszyny, nie? Aha. Przecież tak nie, na pewno się brudzą, bo grałem już nie raz, nie dwa i działało dobrze. Prawie 100 godzin przegrałem na moim zapisie, nie? 94. Aha. No baj bym to zauważył. Kurde, czej, bo... Weź sobie zobacz na live, jaka to fajna dróżka jest. O kurde, czej. No ja widzę właśnie. No jeszcze nie widzisz. Co nie, nie, zaraz będziesz widział fajnie. To jeszcze nie jest ta dróżka. Zaraz będzie taka fajna dróżka. Aha. Chciałem ten, zmienić sobie ten połąd i prawie scenę włączyłem. O, widzisz? No widzę. Skambinasta. Pod jedynką na szczęście jest ta scena nagrywana, bo pod ten potem bym kliknął dwójkę i będę je wyłączył. A tak się skapczyłem już. No. Elegancko. Ja teraz, które to pole? To pole, to. No, to pole nie jest takie, małe, takie duże w sumie, ale małe w sumie to też nie jest. Czekaj, w sumie wezmę może. Ale są, dobra, w sumie nie. Chciałem jakąś muzyczkę włączyć na tym na telefonie, ale. Znaczy na komputerze, ale nie wiem, nie wiem jak to tymi dźwiękami jeszcze będzie. To na razie. Tak, tak. Scena jest. Chyba. Jest scena, bo dałem trójkę tylko. Co robisz, sapiesz? Nic nie robię. No to ładny. No ja wiem. Co grasz? Nie wiem, w jakąś grę. Na necie. Pewnie w tego. Czekaj. No w co? No w co? No to ładny. Tego w ogarnie pewnie tym ci pierze. No także Zygmunta jak na razie chwila nie ma. Zobaczę jak tam w ogóle czas, bo chwilę poszujemy. Nikt nic nie pisze. Jak na razie. Cztery osoby się cały czas trzymają, że chyba nie ma tragedii. My sobie jeszcze dzisiaj, jak damy radę, to na pewno sobie skończymy tutaj to pole. To jest 32 i sobie pojedziemy jeszcze za sieć pole numer 3. Ale to taki tam cypelek, co to jest. Nieoznaczony, znaczy nieoznaczony nazwą. No tak, na razie nie ma. Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie. Bo jeszcze mamy 40 minut live'a, także nie chcę mi się samemu tutaj siedzieć. Teraz sobie w sumie zobaczę, może w konsoli, czy
Tad čia kai išbūna 2 dienas valami. Tuns 2 valandas iš tam error count load sample. Są tam jakieś błędy właśnie odnośnie narzędzi. Są coś tam. No i sezarka też koliduje jeszcze, może to po prostu ta sezarka coś narobiła. Nie wiem, jak to się za to może napisać. Ja się na konsoli jako taka nie znam w farmingu. Jak myślicie, starczy nam paliwo, czy nie starczy na to pole jeszcze? Piszcie w komentarzach. Piszcie na czacie. Czy starczy, czy nie starczy? Powinno starczyć chyba, ale Dobra, chyba. już jestem. No to nic. No ja wiem. Weźcie 5 litrów paliwa mam. Ile? 25 litrów. Aha. Czyli ja ciekawy ile miałem jak zaczynałem live'a, zobaczę. Jestem ciekawy tylko czy ja mogę tego live'a coś cofnąć. Ej, ty, No. ale bany jest na to na telefony. Jak włączyłem pełny ekran, no to po lewo mam czat. No. No nie wiedziałem, ja nigdy live na telefonie nie oglądałem. Serio? Ale to chyba jak ktoś dopiero napisze na czacie, nie? Ej, mogę cofnąć sobie live'a, a nawet nie wiedziałem. Gitara. Czekaj. Lizek, Co? napisałeś. Ni. O, 6 osób ogląda. Serio? No. A miałem około 80, jak zaczynałem live'a. 70 Aha. coś. Nie ma, to trochę mi zjadło tego paliwa. 76 miałem litrów. Troszkę mi zjadło tego paliwa, nie ma co. Jakieś 6 osób ogląda, jak u mnie 4? No, u mnie 6. W tej chwili ogląda 6 osób. U mnie 4 pisze. Oho, bateria pada. O, to ładnie. A no, teraz on też pisze 6 osób. Kurde, elegancko. Osób przyłapi w górę. Nie ma źle. Nie jest 13, źle. no, 13% baterii mam w telefonie. No to nie są 13%, a 30. Ej, ciekawe, czy ktoś do nas dojdzie w siódmej klasie do szkoły. Pewnie dojdzie. Fajnie było, jakbyś to szedł. Jakiś taki. Najlepiej YouTuber. Najlepiej YouTuber. Aha. Uważaj. Bo dojdzie YouTuber, który ma 2 miliony subów, nie? Tak. Nie no, fajnie było, jakby doszedł jakiś YouTuber. Chociaż tak, żeby go to interesowało, nie? Żebyśmy razem nagrywali. To wali, już chciałem nagrywać od mojego, nie? Znaczy od dawna, już tego 8 lat miałem, chciałem nagrywać, nie? No. Ale gdzieś tak tego nie ogarniałem, potem sobie myślę, a taki debil Danielek będzie coś tam odwalał po tym szkole, jak się dowie, nie? Ale tak się dowiedziałem, że ty nagrywasz, nie? W sumie, jak ty nagrywasz, że tak będziesz, ja też będę nagrywał, nie? Potem ty przestałeś nagrywać, nie? Mnie gdzieś tak wciągnęło i nagrywam, nie? No, no i dobrze. No i czuł teraz na, bo taki Danielek już był na live'a, no to to jest dla mnie 4 kliknięcia, żeby go zablokować na live. No ja A też mogę jakieś. go zablokować. No, ty też możesz zablokować się, Kasper. Bo moderatorzy jesteście. No. Że to jest 2 sekundy roboty, nie? A jak on nie musi chce robić, no to niech sobie robi nowe konto. Nowe konto będzie robił jakieś 5 minut, nie? Tylko wbije, nie? 2 sekundy, nie? Tylko zobaczymy, że jest, nie? I trochę spłonie, nie? No. Bo mnie do niej jak denerwowało od samego początku roku szkolnego. Od No bo jest 4 głupi. jeszcze. Ten Szymon jeszcze uszczę w miarę, nieraz się dogadywałem z nim, ale teraz też go nie lubiłem go nigdy. Nieraz się tam dogadywałem, ale go nigdy nie lubiłem.
Praktycznie. Czarne żywo, kurde, 6 osób ogląda, elegancko. W sumie 4, bo my nas dwóch. Ty ciekawy, ile będę miał ten cały saluśki czas oglądania, nie? Od początku. To czekaj, ja to razem będziemy mieć, to już będzie, czekaj, 3 godziny razy 2, nie całe, to będzie ile? 6. 3, nie, 6 godzin, a ile to minut będzie? Czekaj. Minut? No, 360 minut, nie? 360, no. No. To już będzie i plus to my same, nie? To będzie niecałe gdzieś tak, nie? Mhm. To tak? No i tam jeszcze plus widzowie. No to myślę, że z 4 godzinki mi wybije łącznego oglądania. No. Fajnie było. 7 osób ogląda, kurde. O, nieźle. A gdzie ja zobaczę, kto ogląda. Jak to się patrzy. Nie wiem, nie pamiętam, szczerze. Ty na komputerze musisz zobaczyć, tam są chyba takie 3 kropki, nie? W prawym górnym rogu na czacie. No. No i tam będę oglądają. Uczestnicy. Uczestnicy. Mi tylko ciebie pokazuje, nie wiem czego. Aha. A wiedział sobie, że może stać chyba coś. Czekaj. Chyba, że to może z moderatorów albo coś pokazuje, nie wiem. Może konta prywatne oglądają, czy coś tego typu. Albo coś w tym stylu, nie? I może to nie pokazuje, chociaż nie wiem. No a powinno w sumie. Powinno, ale nie pokazuje. No bo no, uczestnicy tylko ty mi pokazuje. No bo w sumie ktoś by... W sumie nie, bo jak tam ktoś napisze, no to tam masz obok też, obok kogoś na komputerze masz takie 3 kropeczki, nie? No. I tam możesz go usunąć, nie? No. Jeśli ktoś robił wariaty na czacie, no to też go można bez problemu usunąć, nie? No i zbanować. No. Mam takiego Danielka Tembonowo, jakby ktoś się tutaj szopił, że ja na YouTube nagrywam czy coś, nie? No, 5 osób. Spadło. No. Do 5 osób tylko. Ajajaj. Ale zawsze coś. Jak to pewnie Danielek bił. Jak to były chyba 2 Danielka konta. No. Albo Danielka i Ponga. Cześć, łapki w górę, łapki w dół nie ma? Jak nie ma, to nie ma. O, 6 osób już. Jak nie ma, to nie da nie dać, bo Ciuponek chyba by się nie dał w dół. Ciuponek się kiedyś oglądał przecież. Co? Ciuponek się kiedyś oglądał. No oglądał, ale zanim przed tym zanim odwalił Maniana, nie? No. Odwalił One. Wiesz o co chodzi, czy nie wiesz o co chodzi? No nie do końca. To ci powiem kiedy indziej. Dobra. Teraz należy powiedzieć, jeśli z nim nie chce kolegować. Serio? No. To co on musiał odwalić, jak pierdzielę? Potem ci powiem. Dobra, spoko. Tylko no, się to pytam, nie? Bez... Nie, powiem ci tylko potem, tylko nie na live, nie? No wiem o co chodzi, no. Nie? I nawet to pole szybko idzie, nie ma co. No to dobrze. Paliwa mi chyba starczy, najwyżej tam pod górkę. Nie popasz trochę. No ja cię popcham, nie? No. Pod górkę. Ewentualnie, ale to tak tylko ewentualnie, nie? Jakbyś w ogóle już nie miał paliwa. To tam mogę trochę popchać. Rypany karakan. No najlepszy, kurde. Bo z Biedronki. No, żebyś wiedział. A co? Co? A co mówiłeś? Bo nie słyszałem. Bo z Biedronki. Ale co z Biedronki? Karakan. Aha, no to nice karakan. Aha. No. No tak, a nie? Ej, ty czemu mi telefon zgasł? Ty już nigdy nie gasz. Ty jak mi się chyba telefon spalił właśnie. A kurde. Ej, rypany telefon zgasł, to mi się nie chce świecić. Rypany karakan. Rozładował się pewnie. Nie, miał 13% chyba jeszcze. Rypany no karakan. To nie wiem. O nie, pokazuje 3 razy czerwona taminga. Czerwona ta taminga. I ta. To pewnie już spadło. No, że może, że właśnie mi ta 3 razy ta mingała. Czerwona dioda, no to właśnie mi się bateria rozbudowała. I rozładować się? Nie, możliwe. Czekajcie, ja pójdę ten na poładowarkę. No, ja też zadbał. No to ja przełączę w scenę i za chwilę wracamy.
Dobra, ja już jestem jak coś. Nie wiem, jak Zygmunt. Scenę powinienem przełączyć już. Zygmunta chyba jeszcze nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze poczekamy chwilę na niego. No jeszcze pół godziny live'a. Aha. No to ładnie, czekajcie, aż sobie scenę przełączę. Gdzieby mu to nam wywaliło. Albo coś. Dobra, trudno. Czemu go nie ma? Nie, nie ma go na Escape chyba. Piszę mu, czy jesteś. I zobaczymy, co odpisze nam. Dobra, przełączamy scenę i włączamy farminga i lecimy. To pole sobie zgruberujemy i zobaczymy jak z czasem. Jak przyjdzie Zygmunt, no to że sobie skończymy. Pojedziemy siadzieć pole. Tamto pole numer 3. A jeżeli nie przyjdzie, no to zakończymy pewnie live'a, bo sobie o to niezbyt chcę tutaj rozmawiać z wami. Szczególnie, że jest trochę lipo, bo jeszcze mi telefon padł. Albo coś, bo nie widzę czatu. Także sorry, kurde, jak ferdek powiedziałem teraz. Ale jeżeli będzie odpisem na kogoś, no to niestety. Telefon mi padł, niestety, niestety. Tablet też jest tam leży rozładowany prawdopodobnie. Także został mi tylko komputer. Wow, co taki umiak tutaj zrobiłem. Dobra, może być. Ja uważam, że live jako taką udany, tak jak bateria mi padła, a dziwne telefony. Bo dopiero było 13%, po chwili po prostu wyłączył. Po nie tej minucie chyba nawet. Także dziwne rzeczy, nie powiem. Już go podłączyłem, to może się jak najszybciej tutaj postaram, żeby się on włączył. Aczkolwiek. Nie wiem, jak to będzie. Jakbym wiedział, to tylko od razu podłączę sobie, myślę, że jeszcze czas, tyle. Także trochę lipa. Szczególnie, że nawet Zygmunta jeszcze nie ma. Nie wiem, gdzie on się podział. Słuchajcie, włączy się. Chyba się nie włączy. A nie, włącza się. To elegancko. Tylko on się teraz będzie włączał 10 godzin. Mój telefon się dosyć długo włącza, nie wiem czemu. Dobra, tutaj nam jeszcze dostał ten cypelek mały. Bo teraz ma 9% niby, no to nie wiem, nie wiem co tam się podziało się. Ja już się postaram jak najszybciej wbić na YouTube'a, tak żeby wbić na bieżąco na czacie. No co może ktoś napisał coś na czacie. Nie wiem, jeżeli tak to
Zaraz przeczytam. Już mi się YouTube włącza. Tylko nie wiem kiedy. O dobra, włączył się już. Trzy osoby tylko oglądają teraz, pewnie zwykły wyszedł i dlatego. Po czym internet wywalił albo coś. Nie wiem, nie wiem. Ale trzy osoby oglądają, jak tam czat napisał ktoś, czy nie napisał. Ładuj się czacie, szybciej. Nikt nic nie napisał, niestety. Albo istety. Ale w razie był to już jestem na bieżąco. Jeszcze możecie spisać, jeżeli ktoś coś chce. O, kolega napisał. Oj, aż miarkę zrobiłem. Cztery osoby oglądają, także ja, Kacper i dwóch widzów pewnie, bo Zygmunta wywaliła prawdopodobnie. Albo przyjechała do niego ta kuzynka, co mówił, aczkolwiek mówił, że już jest, nie wiem, nie wiem, już nikam, nie moje interesy. Kacperowka w górę daj, a nie tam siedzisz i piszesz na czacie. Chyba, że dałeś, chyba są cztery już. Nie wiem. Nie ma tragedii, tak czy siak. Jeszcze jak jesteś, o ile jesteś? O, dał łapkę w górę. No, to gitara. Jeszcze jak jesteś, to ten, będziesz jutro z nami grał w tego, live'a robił. Jutro, o ile będę w domu, no to prawdopodobnie będzie live też gdzieś tak o 11-12. Jutro jak stanę, to sobie nagram osinę na środę, żebym miał gotową. I na zadzienie sobie nagram, a będzie miała noce jeszcze. I jak to nagram, te dwa odcinki, może jeszcze nagram sobie jeszcze jakiś jeden. Jeszcze zobaczę, jak to tam będzie. Może z Rolnikowa. I właśnie sobie będziemy robić live'a albo z Robocrafta, albo nie wiem, z Blockade'a, albo nie wiem, z jakiegoś Warmaxa czy Agariosa. Jak ty będziesz, to albo właśnie z tych gier, a jak ciebie nie będzie, a nie będziesz chciał grać, no to z Mutu sobie zrobimy z World of Tanks zapewne. Aczkolwiek Robocraft już lub Blockade też był dobrą sprawą na live'a. Czy nie wiem, jak ktoś to gdzieś tak mi pisze na Facebooku albo wbij na mój kanał, to zobaczymy. Zobaczysz, czy jest live, czy nie ma. I dołączysz sobie do nas. Dobra, my sobie polem myśmy skończyli już. Także nie ma tragedii. Wracamy na gospodarstwo. No i mamy jeszcze 18 minut live'a. Bo tak jak obiecywałem, live do drugiej. Także jeszcze sobie polecimy. Prawdopodobnie weźmiemy tego, New Hollanda, siewnik. I polecimy sobie jeszcze siać na pole numer 3. Tamto po lewo, co jest. Nie to takie długie, tylko ten taki sypelek. I powoli, bo to dziury są jak.
Lecimy. Cztery osoby oglądają, cztery łapki w górę i plus jedna subskrypcja dzisiaj. Chyba, żebym miała 36-37. Jakby nie te osoby, które miałem nieraz. Ten gruber jest naprawdę magiczny. Obrobił dzisiaj z jakieś 10 hektarów, bo on jeszcze środki jakby z salonu wjechał. Rypany gruber. Dobra. To sobie. Niech stoi. Nasz Ursus. Nasz Zetor. A my sobie bierzemy New Hollanda. I teraz gdzie jest jeszcze nasz ściepniczek? Nawet nie wiem gdzie jest nasz ściepnik. Taka bieda. Tutaj chyba, w tej szopie. W tej wiacie w sumie wielkiej. Nie wiem, czy będzie robił IO, czy nie będzie. Dowiemy się już tak za jakieś 5 godzin w Marcie. Czekajcie, jest 14 prawie. To 5 godzin, no. Nawet szybciej, 3 godziny. Także. Nalajcie. Jeszcze chwilę. Pooglądaj sobie live'a z początku i akurat będę miał rower pewnie. Jak chcę sobie pojeździć już. What? Ej, nie, właśnie teraz nie ogarniam o co chodzi z tą moją myszką. Nieraz czuję takie wibracje na myszce i mi przełącza ten, przełącza z pojazdów. Po prostu tam jakby mi się klikało, nie? A tego nie klikam. No teraz nie, tamtym razem. Teraz dwa razy klikłem. Nieraz tak mamy, jak gram farminga. Takie wibracje po prostu czuję na miejsce. Pod środkiem tej dłoni. I właśnie tutaj mi tak przełącza. Dobra, podjedziemy sobie po prostu, cofniemy pod te palety. Napełnimy. Bo ja tutaj się kapa nie otwiera żadna. Tak, także tak nie będzie realnie wyglądało, także ciut z tym już. Dobra, napełniamy. Dobra. Wow. Czekajcie chwilę, sobie ścianę przełączę tylko i coś zobaczę. Patrzę sobie jak tam z moim komputerem, bo Kasper mówi, że są jakieś spadki. Nie wiem, procesor tam widzę chyba prawie stówkę z użycie. Tylko w sumie nie ogarniam tego. W OBS-ie pokazuje 3% coś tego CPU, a tutaj mam cały czas 80% w menedżerze. Tak chyba źle powiedziałem. Nie powinien mi się zagrzać. RAM-u jest większe pół, 54% wykorzystywania. Procesor przy górnej półce, ale tak już nieraz jest, także nie wiem. Nic tu nie powinno złego dziać. No to wiem, że w OBS pokazuje mi zgubione klatki 9% niecałe.
Czyli 27688 klatek mi się zgubiło. Popsuło. Dobra, wbijamy sobie do farminga z powrotem. I lecimy sobie siać. Mogę pojechać tamtym wyjazdem, tutaj sobie robię koło. Ale trudno, już. Jak tam, ile łapek w górę jest? 4 łapki w górę, 4 osoby oglądają. Na czacie jak na razie nikt nie pisze. Ale 4 osoby stałe. W tym ja i Kasper. Lub Zygmunt. Także tak czy siak nie ma tragedii. Komputer możliwe, że mi się także, bo głośno nas coś chodzi, ale to się nie ma co dziwić. Komputer chodzi już 6 godzin, tu nagrywałem 5 filmów i robię live'a. To nagrywanie i streamowanie, to zabiera wsiu tej energii komputera, czy jak to tam nazwać. Że nie ma tutaj się zbytnio co dziwić moim zdaniem. Zwolny trochę, żeby tam osiek nie połamać. Nie problem. No widać, że ten silnik dosyć ciężki jest dla tego Holanda. Bo go troszkę rzuca na tych dziurach przodem. Kurde, daj dziury. Ajajaj, z drnymi dziurami. Ty, ale tu jest... Oj, tutaj z bronami to będzie ciężko jechać. Tą wróżką. Z bronami albo z kombajnem? Oj, będzie ciężko tędy jechać. Oj, będzie bardzo ciężko tędy jechać z bronami albo z kombajnem. Ja się tu chyba nie zmieszczę. Nie. Czekajcie, sobie tutaj zaparkuję. I sobie... Polecę zobaczyć, gdzie ta droga prowadzi. Aha, czyli ta droga prowadzi na to pole. Tutaj nie wiem, co się działo. A to jest jakie pole? Aha. Czyli ja mam dwa wyjścia. Albo jechać tędy kombajnem i tutaj. Albo jechać kombajnem na sam dół i tym polem sobie pojechać z kukurydzianym. Kukurydzy. Po czym? Niech się chyba nie obrazi, jak sobie przelecę kombajnem. Raz na ludzki rok. I z bronami, czy tam z czymś jeszcze, bo jednak z tym się też się nie zmieszczę. Dobra, czekajcie, tu już jest nasze pole, które jeszcze będziemy siać przez 9 minut. Zawsze coś. Lagi w sumie to może Kasper jak ten, to może autozapis. Bo autozapis mam co 5 minut mi zapisuje. I całkiem możliwe, że właśnie o to tobie chodzi. Jest co 5 minut taka ścinka, to ja też to mam. Ale to jest denerwujące, jednak nieraz te dwa wyrypało bało prąd. No to jednak nie za ciekawe. Też nie za ciekawe tutaj. Live jeszcze będzie 8 minut około. Ja to pole sobie skończę siedzieć poza odcinkiem. No widzisz, całkiem możliwe. Ja sobie tutaj to pole już dokończę siedzieć poza odcinkiem. Albo może nawet na live jeszkolwiek. Raczej poza odcinkiem już bym chciał. Poza live'em. I
kolejnym odcinku, już, który się pojawi już pojutrze, będziemy sobie siać pole numer 12 tym oto silnikiem i tym takim oto zestawem prawdopodobnie. Aj kurde, tutaj nie było, nie miałem, aj, aj, aj. Tutaj nie miała iść pszenica na to pole, trochę lipa, pszenicą dużo. A jak tam z cenami może jeszcze? Ceny sobiutkie. Nie wiem jak to zrobić, trochę to tutaj źle rozmyślane. Bo mamy jakieś tam dosyć dużo pszenicy w silosie. Znaczy tam w magazynie, gdzie siewnik stał. I mam wszystkie rodzaje zboża w silosach. Ja bym chciał właśnie tak grać realnie, chyba dwa albo trzy silosy. Także do tych trzech silosów sypać. Tylko tam przykładowo pszenica, nie wiem, rzepak soja. Albo pszenica, rzepak jęczmień. Takie dziś uprawy. A jak będę miał kukurydzę, albo kukurydzę, bo kukurydzy też będą dużo, no to pszenica, rzepak i kukurydza pójdzie. A soja i ten. I jęczmień. Pójdzie gdzieś do magazynów. No bo w realu też, jednak jak masz 3 silosy, no to nie sypiesz tam sieci upraw, nie? Różnych. Także nawet nie miałem silosów na farmie, a sobie zobaczę z ciekawości. Tutaj tak 3 mam, ty na 4 mam, kawania. Ale no, mam 5 tutaj w silosie teraz. No to będę miał na kukurydzę, pszenicę. Kukurydza i pszenica. Na pewno i rzepak i soja prawdopodobnie. Lub jęczmień. To już zobaczę. Także na razie, póki są jakieś, póki nie ma cen, no to niech sobie będzie tak jak jest. Jeżeli będą ceny, to ja to sobie wszystko wysprzedaję po prostu. I tyle. Albo nawet poza odcinkiem to sobie wszystko sprzedam. Tam to pszenicę tylko sobie zostawię, na, jeszcze nasypię na przyczepę i tam wysypię to pod halę, tak żeby to już było tak wszystko elegancko. I teraz w razie zbóż, to po prostu będziemy sobie tam sypać do silosu pszenicę, soję, rzepak i kukurydzę. A tamta pszenica, no to nie wiem, w poprzednim sezonie się nie zmieściła do silosu i tyle. A tam sobie będzie leżeć. Aczkolwiek ja tutaj nie gramy tak, o, że zarabiamy pieniądze na wszystko. Staram się zrobić jak najwięcej pieniędzy, sprzedaję zboże, jak jest cena tylko. Ale też będę tutaj głównie sobie dopisywał pieniądze. Miałem grać bez wypisywania, aczkolwiek tak jak tutaj, takie jakie tutaj mam zarobki, no to jest naprawdę bardzo ciekawie. No i jakbym miał grać realnie, no to całkiem możliwe, że po prostu kombajna sobie nigdy nie kupił. A tak sobie nowy kombaj już kupimy na następny sezon prawdopodobnie. W tym sezonie jeszcze, nie, bo tu już prawie, że ten, żniwa. Także na żniwa sobie myślę, że kupimy na wyciągnik. Jaki to będzie tajemnica? Dowiecie się za jakieś 5 odcinków. Myślę tak? Czyli za jakieś 3 tygodnie, 4. Może troszkę przyspieszę z odcinkami z osiny. Postarałbym się, aczkolwiek
teraz dojdzie, odejdzie jeszcze seria Jandiro za niedługo. Jest tam jeszcze 7 odcinków, będzie to 3 tygodnie jakieś. Odejdzie właśnie ta seria Jandirów. No i planu nie będę ruszał. Zostanie tak jak jest, tylko tam właśnie w poniedziałki w jakiś dzień nie będzie Jandiru, będzie nic nie będzie. Chciałbym tam sobie dać Oshinę lub Burnouty. Aczkolwiek i tak nie wiem, czy w roku szkolnym tak wyrobię, bo dojdzie mi rok szkolny, dojdzie mi jako taka nauka już albo coś i dojdzie mi jeszcze właśnie tutaj robota w polu, typu kopanie ziemniaków, już nasadzeniaki i też nawozy będę miał w tym roku, też będę miał brądowany, no z tym brądowania to już tak nie wiem, po ziemniaki ewentualnie w marcu czy tam kiedy, nawet nie wiem dokładnie. A na pewno trochę tej roboty mi dojdzie w polu. Dojdzie mi też trochę tej nauki. To jeszcze to nie za ciekawie. Głównie live już się powinien kończyć, aczkolwiek sobie dokończymy jeszcze to pole, bo mi się fajnie gada. Osoby są trzy. To pewnie po prostu tylko Kasper wyszedł. Kasper, jak jesteś tutaj, napisz na czacie, że jesteś, albo że cię nie ma. A jeżeli jesteś, no to trochę lipa, bo już ktoś pisze z widzów. Aczkolwiek przez cały live się trzymało, chyba dwie stałe osoby były. Także nie ma źle. Ja się trzymałem, bo ja na telefonie byłem przez cały live. Zygmunt był prawie przez cały live na telefonie. Znaczy w komputerze byłem włączony chyba. I chyba jak około dwóch widzów miałem cały czas, bo praktycznie cały czas było cztery osoby na live. Także no prawdopodobnie właśnie ja, Zygmunt i jakieś dwa moi widzowie, między innymi Making of i jeszcze ktoś prawdopodobnie, aczkolwiek nie wiem. No i tak nie jest źle. Kaspra prawdopodobnie nie ma, bo jeżeli nie zaspał albo pisze coś dłuższego. A to tam 14:05, to jakieś 3 godziny, 3,5 godziny. Naprawdę fajnie mi się streamuje, nie wiedziałem, że tak fajnie się będzie streamować. Tak, no chciałem zrobić 3 godziny live'a, ale tak coś nie wierzyłem, że to mi się uda. Aczkolwiek, no jakby nie zdejmował, to na pewno by mi się nie udało. Bo na pewno 3 godziny samemu bym się tutaj nie chciał gadać. Aczkolwiek teraz mi się język naciągnął, nawet mi się fajnie rozmawiać z nami. Aczkolwiek zawsze to z Zygmuntem było dużo lepiej, bo jednak przez te 3 godziny to ja nie wiem co bym mówił, przez ponad 3 godziny. Aczkolwiek i tak, no to nie prędko. Na pewno bym musiał powiedzieć rodzicom o tym, że nagrywam. No i wątpię, żeby moi Kaspra i Zygmunta rodzice się zgodzili. Ale chciałbym zrobić co najmniej 12-godzinnego live'a. Aczkolwiek głównie to chciałbym 24 godziny walnąć. Bez spania, tylko przerwy na jedzenie, bo jednak ja tutaj zamiast na śniadanie nagrałem 5 odcinków i robię tego live'a i jestem tak głodny, że masakra, także jak tylko skończę tego live'a, no to będę kończył. Będę ko skończę i idę coś zjeść od razu, bo głodny jestem jak masakra. Także tutaj tak to wygląda. Tak, już na pewno Kasper wyszedł, bo już by do banku coś odpisał przez tak długi czas. Trzy osoby, cztery łapki w górę. Jestem ciekawy, ile będzie tych. Ile mi pokaże osób, jak wyłączę live'a i zobaczę go w menedżerze już. To mnie ciekawi, ile będzie osób. Na live'ie z Burmaxu miałem 8. Tutaj będę miał, myślę, że z 15 nawet. Aczkolwiek nie wiem, bo było. Nie wiem, czy się zobaczy. Cztery
4 łapki w górę, Poldmur Max miałem chyba 3, ale on już był jest chwilę. Ale też miałem chyba 3, i mam chyba nawet 3. Wow, czemu ten się je? A właściwie wyłączyłem go. No to jest dziwne, ten się nie ma wałka wom. Aczkolwiek chodzi, że on mu się nie podłącza. Tak, on mu się nie podłącza, to jest plusem. Ale mogę go włączyć, no to jest dziwne, bo ten ciebie się powinien tylko opuścić, on powinien siać. Aczkolwiek dziwne, ale dobrze zrobione, bo on nieraz będzie się tam zahaczył tymi kukami albo coś i on by siał po prostu, nie, no w powietrzu. Jakby był, także pod tym względem trochę lipa. Tak jak niektóre silniki mamy, to on normalnie wałek głąb przechodzi przez tam jakieś barierki gdzieś tam podłączone, nie wiem do czego, do relis chyba. I po prostu go się włącza i tyle. I jak jest włączony, no to i tak nawet nieraz potrafi siać w powietrzu. Także niektóre silniki są naprawdę nieciekawe. Głównie na polską wieś są takie, bo właśnie tutaj ten silnik jest dopracowany. W sumie ACR Team w końcu go chyba zrobił. A oni robią naprawdę mega mody. Aczkolwiek jak pobrałem jakiegoś poznaniaka, no to jest bugowany i to grubo. Także nie jest to ciekawe, nawet chyba na rolnikowo go mam. Nie jestem pewny. Ale niestety nic ciekawczego. Nie, na rolnikowo mam poznaniaka. Z tego, z tej paczki, tam był ten poznaniak. Ja mam poloneza tutaj chyba. To jest Unia Polonez. Czyli rolmasz. A tam mam taki czerwony, podobny. To jest Unia Poznaniak na pewno. Jest jeszcze, a był z tą paszką jeszcze Amazon, gdyby coś tam, coś tam. Dobra. Zamykamy, opłonosimy siewnik, wyłączamy jako tako. I śmigamy już na farmę, dojdziemy na farmę. I będziemy sobie kończyć. Prawdopodobnie. Zgruberowaliśmy wszystkie pola w tym odcinku. Wszystkie pola są zagregatowane, wszystkie pola są zgruberowane. Także teraz na wszystkich polach tylko mogę siać. Poza dwoma, bo tutaj to pole sobie już zasiałem. I jedno pole sobie już zasadziłem ziemniakami. Na odcinku teraz tutaj w środę, czyli za dwa dni możecie się spodziewać. Możecie się spodziewać tego siewu właśnie na polu numer 12. Na dwa następne możecie się spodziewać wałowania lub siewów kukurydzy, a za kolejne właśnie lub wałowania lub siewy kukurydzy, to w zależności co będzie za dwa kolejne. I potem to już będą tylko nawozy, opryski i podgornianie ziemniaków z fajną maszyną. Nie wiem, czy wiecie o jaką chodzi, nie, czyli wiecie. Czekajcie, czekajcie. Ty! Ej, czyż mam pierwszego rajda? Czekajcie. A możliwe, bo 6 osób mam. I mam 5 komentarzy po zwrot Anki. Czyż miał rajda? O proszę. Kurde, już nie wiem co napisać. No ej, aż nie wiem co napisać, naprawdę. Kurde. Ej, nie wiem co napisać. Ajaja. No, dodaję tylko znajomym. Oj, czekajcie, bo źle napisałem. No to.
bo dodaję tylko znajomym. Modo wam nie dam, a aczkolwiek suba dam wam obydwu, za chwilkę. Albo nawet już mogę wam dać. Gdzie chcecie, możecie patrzeć. To nie wiem, czy mi się nic nie zbokuje, jak zminimalizowałem grę, ale przełączyłem sceny. Nie powinno. Wow, 7 łapek w górę, na dół. Chyba już wam daję, czekajcie. To jest tak, rolnik Anka. Przejdź na kanał. Aj, włączyło mi mojego live'a, bajka. Co mi pomożesz? Rolnik Anka, czekajcie, subskrybuj. Dobra. Też widzę, że coś nagrywasz, jako tako. Subów masz troszkę lejże. Ale subów są nieważne. Ważne jest to, jak się nagrywa, moim zdaniem przynajmniej. I... Bartek... 98-99. Aj, coś mi internet aż wymyliło. Kurde, troszkę lipa teraz. Czekajcie, Bartek, subskrybuj. A, macie teraz, a nie, Bartek ma jedną mniej subskrypcję chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czekajcie, tutaj jeszcze mam coś. Jutro w pani, bo już się kończę. Dzisiaj już kończę, tylko na farmę jeszcze dojadę. Tak już 10 minut przedłużyło. Ale dzięki za rajda, tak czy siak. Jutro w pani. Na live, a to ci tam moda. Nie wiem, zobaczymy, jak tam będzie szło. No a to gitara. Jutro gdzieś tak jakby coś, nie wiem, jutro nie jestem pewny, czy będzie rajd, live. Ale powinien być, nie wiem, nie wiem, bo całkiem możliwe, że pojadę do dziadzia pomagać mu. Jak będzie gdzieś tak około 11. Ale jak nie, to w środę gdzieś tak około 11. Jak coś, no gdzieś tak w okolicy tak 11, gdzieś tak do piątku powinien być. Kurde, to się dzieje. Dlaczego nie mogę tutaj zadzwonić? O, dobra, dwójka. Tak o, jutro około 11, jak nie będzie on to w środę. Tak 11-12 gdzieś w tych momentach u mnie live będą do piątku. Nie wiem dokładnie w jakie dni, aczkolwiek będą na pewno jeszcze dwa razy. Ze 2-3 live jeszcze się pojawią. Dawid Dzioman napisał jeszcze, sub za sub. Co to się tyle ludzi znalazło na koniec? Dobra, czekajcie sobie, tak czy siak już. No dobra, farminga będę włączał. Dawid Dzioman, sub za sub. No nie wiem. Kurde, jeszcze własne teczności, a w ogóle jeszcze tego nie przełączyłem nawet. Ach, cholender. Jeszcze tego nie przełączyłem. Dobra, przełączyłem. Elegancko. Chyba, że już mi tak internet wywaliło. Dawid Dzioman. Dobra, sub za sub. Nie wiem, czy ty mi dałeś już. Dałeś mi chyba już. Okej. Okay. Okej. Okay. Tylko czekaj, jak coś, ja już nie wiem, dzisiaj już będziemy sobie kończyć, tak wsiak. Bo coś mi internet powoli zwalnia. Jutro o 11 lub środa o 11 lub nie wiem, czy tak 11-12 będą live codziennie prawdopodobnie. Także na tym live to już było dzisiaj tyle. Ja was żegnam i zapraszam już was na kolejne
live'y, które powinny właśnie być jutro, tak jak już mówiłem. Jutro 11, 12, pojutrze. Także ja kończę i siema, jeszcze Prograsz napisał do nas. Siema. Napiszcie mu siema. Na razie. Nie wiem, czy dopiero wbił, czy co? Nie wiem. Siema. O, proszę, jeszcze Kasper wbił. Mój kolega. Ty to... Kurde, 8 łapek, a 9 osób? Kurde. A ja się cieszyłem, że to koniec. Dobra, czekajcie, tutaj sprawa u nas wygląda. Steam, OBS. Dobra, no nie ma co. Ja sobie live'a kończę już. Proszę was jutro na 11, 12 lub na pojutrze. Siema!